Proszę Państwa, chwilkę ciszy, mamy ją opłacanie, Dobry Państwu. Witam serdecznie na 60. posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki. Chyba tak brzmi pełna nazwa. Nigdy nie mogę jakoś zapamiętać. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam Panów Burmistrzów, pracowników urzędu i gości Państwa dyrektorów i przedstawicieli instytucji kulturalnych w naszym mieście. Państwo otrzymali porządek posiedzenia komisji. Jest on zgodny z naszym planem pracy, ale chciałabym zaproponować przestawienie dwóch punktów tutaj, to znaczy zamienić punkt czwarty na piąty, a piąty na czwarty. Przestawić kolejność po prostu. I ze względu na to, że pan dyrektor kokpitu musi troszeczkę wcześniej wyjść, czy Państwo zgadzają się na taką zamianę? Tak jest. W takim razie proszę o potwierdzenie kworum. Wiemy, że Pan Radny Próchniak się spóźni, będzie nieobecny Pan Mironicki. Sprawdzimy kworum i przegłosujemy porządek posiedzenia. To chyba wszyscy tak. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za takim porządkiem dzisiejszego posiedzenia? Dziękuję. 6 osób za. W takim razie przystępujemy do punktu pierwszego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kazimierz za rok szkolny 2021-2022, w tym wyniki egzaminu ósmoklasisty. I oddaję głos pani Ewelinie Jaduszewskiej. Proszę bardzo. Dostali Państwo w materiałach te informacje, taką laboratorium przygotowałam za poprzedni rok szkolny, łącznie z wynikami egzaminów. Jeżeli Państwo macie pytania co do nich, może jakieś więcej informacji, to co uważałam, bo przepisy nie mówią, nie określają, co powinno się znaleźć takiej informacji, zwracają uwagę, że na wyniki egzaminów. No właśnie, te wyniki egzaminów, czy możemy, tutaj są Państwo dyrektorzy placówek oświatowych, czy możemy no, na jakimś tle, powiedzmy na tle poprzedniego roku szkolnego, jak wypadł w tym roku egzamin, czy w ogóle poprzednich lat, jak Państwo to oceniają? Bardzo proszę, nie wiem, no może zaczniemy od GZS-u. Jeśli chodzi połączone, tak. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminu, to w tym roku, czyli właściwie w poprzednim roku szkolnym, wynik był następujący. Język polski 65%, to jest stanie siódmy, ponieważ rok do roku to możemy porównywać na podstawie tzw. staninów. Ponieważ wynik taki procentowy to w każdym roku może być inny. Czyli język polski siódmy stanin i to jest identyczny jak w roku poprzednim. Natomiast matematyka stanin piąty i tutaj gorszy jest w stosunku do ubiegłego roku, ponieważ w ubiegłym roku dwa lata temu były wszystkie te egzaminy mieściły się w siódmym staninie. Jeżeli chodzi o język angielski, to tutaj stanin szósty, 67%. Jest to w sumie wynik całości zbliżony do wyników województwa i Polski. Tutaj
tego siódmego Stalina z języka polskiego jesteśmy bardzo zadowoleni. No tutaj matematyka troszeczkę słabiej wypadła. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to raczej są zadowoleni byli z tego egzaminu. To pozwoliło im dostać się do wszystkich szkół, do których wybrali i zostali przyjęci bez żadnych problemów. Dziękuję bardzo. Może po sąsiedzku tam pani dyrektor szkoły w Bochotnicy, proszę bardzo. Jeśli chodzi o szkołę w Bochotnicy, to ja tutaj nie mogę pochwalić się takimi wysokimi staninami. Te staniny były z języka polskiego czwarty, z matematyki trzeci i z języka angielskiego trzeci. Procentowo to jest 53%, z polskiego 41%, z matematyki i 48% z języka angielskiego. Więc jakbyśmy tak procentowo patrzyli, to może nie jest tak źle, no na tle populacji, czyli te staniny nam pokazują, że jest to wynik dosyć niski, chociaż już skierowałam do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wyjaśnienia na ten temat, na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to mogę odczytać. Tak? Bardzo prosimy. Ja uważam, że te przyczyny są złożone i też tak to tutaj próbowaliśmy wyjaśnić. Prowadząc proces dydaktyczny w szkole oraz analizując efekty kształcenia, w tym wyniki egzaminów zewnętrznych, zauważamy od pewnego czasu duży spadek motywacji uczniów i ich aspiracji. Uczniowie ubiegłorocznych klas ósmych to zespół o zróżnicowanych i raczej przeciętnych możliwościach. Dość duża grupa uczniów to dzieci o bardzo niskiej motywacji i aspiracjach, dla których uczenie się nie jest wyznacznikiem powodzenia życiowego i osiągnięcia życiowych celów. Wśród uczniów klas ósmych była spora grupa, która pracowała niesystematycznie, niechętnie podejmowała obowiązki szkolne. Takie postawy nie były korygowane przez rodziców tych uczniów, którzy często artykułowali podczas rozmów z nauczycielami swoją bezradność wobec zachowań i postaw swoich dzieci. Byli też tacy rodzice, którzy w ogóle nie interesowali się postępami dzieci w nauce, a w szkole pojawiali się po wielokrotnych wezwaniach wychowawców. A przecież, aby wzbudzić w dziecku pozytywną motywację do uczenia się, konieczne jest współdziałanie domu rodzinnego ze szkołą. Nad wzmocnieniem motywacji wśród uczniów pracujemy w szkole od dawna. Organizowaliśmy warsztaty mnemotechniki w procesie uczenia się, wspieranie potencjału rozwojowego uczniów, jak wyzwolić kreatywność i myślenie innowacyjne, tutoring kariery szkolnej, czyli jak skutecznie wybrać dalszą ścieżkę nauki w oparciu o rodzaj inteligencji wielorakiej. Promujemy uczniów, którzy osiągają sukcesy w różnych obszarach. Organizujemy różne aktywności sportowe, koła zainteresowań, wolontariat, aktywności turystyczno-krajoznawcze i inne. Po analizie wyników egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku, czyli z poprzedniej sesji, oraz przeprowadzeniu diagnoz przedmiotowych na początku nauki w klasie ósmej podjęliśmy następujące działania, które miały wpłynąć na poprawę efektywności nauczania oraz wyniki egzaminu w roku 2022. Opracowano program poprawy efektywności kształcenia. Przeprowadzono egzaminy próbne, których wyniki były przekazywane uczniom i rodzicom. Stanowiły one również dla nauczycieli przedmiot analizy jakościowej i formułowania rekomendacji do dalszej pracy. Systematycznie informowano rodziców o postępach ich dzieci. Zorganizowano spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli uczących w klasach ósmych oraz dyrektora szkoły, na którym przekazano informacje o znaczeniu wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz zasadach przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele podzielili się swoimi spostrzeżeniami, a głównie troskami związanymi z brakiem motywacji u wielu uczniów i niewykorzystywaniem w pełni posiadanego przez nich potencjału. Rodzice mogli wyrazić swoje opinie, zadawać pytania, konfrontować to, co mówili nauczyciele, z własnymi opiniami i uwagami. Mieli możliwość wglądu w egzaminy próbne, sprawdziany, prace klasowe swoich dzieci. Dla uczniów klas ósmych w ramach zajęć z doradztwa zawodowego organizowane były spotkania z absolwentami tej szkoły, którzy osiągnęli zawodowy sukces.
Efekty tych działań nie są dla mnie jako dyrektora ani dla nauczycieli zadowalające, gdyż nie możemy odnotować radykalnego wzrostu wyników egzaminów. Jednak nie można pominąć faktu, że istnieje pewien postęp zarówno w stosunku do ubiegłego roku, jak i w stosunku do wyników egzaminów próbnych. Trzeba też podkreślić, że wyniki nauczania w klasach ósmych korespondują z wynikiem osiągniętym przez nich na egzaminie. Średnia wyników nauczania na zakończenie nauki w szkole podstawowej w klasie 8A wyniosła 3,82, zaś w klasie 8B 3,68. W bieżącym roku szkolnym będą kontynuowane działania zmierzające do poprawy efektywności nauczania. Zostały przeprowadzone diagnozy z przedmiotów egzaminacyjnych w klasie 8. Wnioski i rekomendacje sporządzone na podstawie wyników diagnoz oraz plany poprawy efektywności przesłałam również do pani wizytator. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Rada Pedagogiczna odbyła szkolenie na temat wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności pracy szkoły. Takie wyjaśnienia złożyłam, takie działania prowadziliśmy. Myślę, że generalnie, no tak jak tutaj wspominałam, te staniny się podniosły w stosunku do ubiegłego roku. No nie są one takie właśnie rewelacyjne jak siódmy stanin, szósty czy nawet piąty, ale postęp, jakiś przyrost wiedzy był widoczny u uczniów. Pierwsze egzaminy próbne, które pisali na początku roku, były na poziomie 20 paru procent, 30 paru procent, więc jak potem to wzrosło na 56, prawda, czy 48, no to tutaj no jakiś postęp tej wiedzy i rezultat naszych działań był też widoczny. Tutaj chciałabym się też pochwalić, że mieliśmy na przykład jednego ucznia, który miał 100% na egzaminie z matematyki. Dwoje uczniów miało 98% wynik z języka angielskiego. No ale no niestety, no to przyczyny takich wyników egzaminów są naprawdę bardzo złożone. Nie zawsze one są po stronie szkoły i wysiłków nauczycieli. Naprawdę staramy się, żeby ci sami nauczyciele osiągali wyższe staniny, tak? No to zależy też od potencjału uczniów, od kompetencji wychowawczych rodziców, no i od różnych innych jeszcze czynników. Dziękuję bardzo. No zgadzam się z tym jak najbardziej, bo żeby nauczyciel na głowie stanął, to nie jest, nie ma takich możliwości, żeby osiągnąć zaplanowane wyniki, jeśli z tej drugiej strony, czyli od strony ucznia i rodzica nie będzie współdziałania. No tak to już jest w naszej pracy. Wiem, bo przecież sama pracowałam, wiem jak to wygląda. Dziękuję bardzo i poproszę rzeczycę. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów w Rzeczycy, to w tym roku szkolnym 22 jestem zadowolona bardzo z wyników. Z każdego z przedmiotów osiągnęliśmy wyniki wyższe niż średnia gminy, powiatu czy średnia Polski. Z języka polskiego był to szósty stanin, uzyskaliśmy 64%. W 21 roku to był czwarty, w 19 roku, kiedy faktycznie zaczęłam pełnić obowiązki dyrektora, to był drugi stanin. Z matematyki 71%, siódmy stanin, w ubiegłym roku szkolnym w poprzednim 63%, w 19 roku to był pierwszy stanin. Z języka angielskiego ostatni egzamin to szósty stanin, 70%, a w 2019 to był pierwszy stanin. Czyli tak naprawdę gdzieś tam po drodze idziemy z tymi wynikami do góry, chociaż muszę się zgodzić, że w tym roku się bardzo cieszę. Mieliśmy jakby uczniów z potencjałem, także było jakby z kim pracować, szczególnie mając mało liczne klasy, to muszę się zgodzić z tym, co mówi pani dyrektor z Bochownicy, że tak naprawdę dla nas ważna jest ta wartość dodana, czyli to, co dostajemy na wejście. I czasem tak naprawdę ta trójka u dziecka cieszy tak samo jak szóstka u innego, bo widzimy ten postęp. I często jest tak, jak pani doktor powiedziała, że nie mamy jakby wsparcia w rodzinie gdzieś, żeby rodzice wypracowali pewne rzeczy z dziećmi. Także no tak czy owak te wyniki w ubiegłym roku bardzo cieszą. Również z tego powodu, że mieliśmy jedną dziewczynkę, która była laureatem konkursu przedmiotowego z języka, z matematyki, tego kuratoryjnego, także miała 100% na egzaminie ósmoklasisty już tak z urzędu. Z matematyki właśnie dwie osoby miały powyżej 75%, z angielskiego również dwie, z polskiego jedna. Także na ten moment wyniki cieszą. W przyszłym roku mamy też małą grupkę,
Też przeprowadzamy egzamin próbny, także mam nadzieję, że będzie również dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Dąbrówka, czyli szkoła podstawowa numer 2 w Kazimierzu. Jeżeli chodzi o wyniki z ubiegłego roku, to z języka polskiego osiągnęliśmy 69%. W porównaniu z gminą było to 61%, w powiacie 60%, w województwie 61%, w kraju 60%. Plasujemy się na pograniczu 8 staninu, bo 69% to był, jest 7 stanin, 70% to jest 8 stanin. Jeżeli chodzi o matematykę, to jest 62%, w gminie było 50%, w powiecie 56%, w województwie 56%, w kraju 57%, jest to 7 stanin. Jeżeli chodzi o język angielski, to było to 57%, w gminie było 60%, w powiecie 66%, w województwie 64%, w kraju 67% i jest to 4 stanin. Tu, jeżeli chodzi o język angielski, to co 2 lata zmieniał się nauczyciel, no ale nasze wyniki w porównaniu z latami ubiegłymi plasują się podobnie. To jest 6, 7 stanin. Dodam, że od nas, jeżeli chodzi o dzieci, to było kierowane 6 wniosków o nagrodę burmistrza, czyli te wyniki egzaminów zewnętrznych przekładają się również na wyniki nauczania w poszczególnych rocznikach. No i tak jak mówiły koleżanki przedmówczynie, tak naprawdę to od wielu czynników zależy wynik egzaminu zewnętrznego. Wsparcie rodziców jest nieodzowne, potencjał dzieci jest nieodzowny. No nie ukrywajmy, że tu też 2 lata pandemia i nauka zdalna wkradła się, ale no, cieszymy się z tych wyników. Być może, że tutaj u nas to też jest ta no, bogata oferta zajęć dodatkowych, jeżeli chodzi o UMCS dziecięcy, gdzie no, jeździliśmy na te zajęcia dodatkowe, ale sami wiemy, że rocznik i procenty w porównaniu do większej ilości dzieci, a mniejszej ilości dzieci, tak jak koleżanki mówiły, co od tego, że jeden laureat, jak troje jest ze słabymi wynikami i to już jest, procent się rozkłada zupełnie inaczej. No ale na przestrzeni 15 lat mojego dyrektorowania to ja widzę, że są wzloty i upadki i naprawdę przyczyny są bardzo złożone od tych, które przekładają się na wyniki. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych miał pytania? Czy jakąś swoją opinię chciałby wyrazić? Jeśli nie, to ja pozwolę sobie, no po pierwsze, to pogratulować wyników Państwu dyrektorom i za Waszym pośrednictwem całej społeczności szkolnej, bo i dzieciom, i nauczycielom. Niełatwo było pracować w tych ostatnich 2 latach. Takich decydujących, jeśli chodzi o wyniki na egzaminie 8 klasy, bo 7-8 klasa to są takie decydujące roczniki, a jednak całkiem przyzwoite wyniki na tle czy to powiatu, czy sąsiednich gmin nasze dzieci uzyskały. Ważne jest to, co powiedziała pani dyrektor z Pochotnicy. Nie ta końcowa 5 czy 6, tylko ten przyrost wiedzy w porównaniu z momentem startowym. Jeśli dziecko przychodzi do klasy i ma ten poziom umiejętności dosyć niski, a opuszcza klasę z dużo lepszym rezultatem, no to jest sukces nauczyciela i sukces dziecka. I życzę Państwu takich sukcesów. Może nie, na pewno ważne są staniny, ale przede wszystkim ważne jest dziecko i ważna jest jego przyszłość, żeby potrafiło tę wiedzę spożytkować później, jak pójdzie do szkół ponadpodstawowych. Dziękuję Państwu bardzo. I przechodzimy w takim razie, jeśli Państwo nie mają radni pytań żadnych czy sugestii, sprawdzam, nie ma,
To przechodzimy w takim razie do punktu kolejnego. Jest to podsumowanie roku kulturalnego 2022 i dyskusja na temat kalendarza imprez kulturalnych. Jeśli Państwo dyrektorzy chcieliby zostać, bo ten temat interesuje, czy mieliby coś do dodania w tej kwestii, to bardzo proszę. Oddaję głos. No nie wiem, może zaczniemy od Pani Justyny. Dobrze? Zwolnica Kultury. Dzień dobry, jestem Anna Preissner, pracownik Referatu Kultury i Komunikacji Społecznej w Kulinie Ludowym. Rok z dzwonnicy rozpoczęliśmy od wystawy oczywiście. Wernisaż Kazimierz, była to wystawa zbiorowa Kazimierskiej Konfraternii Sztuki, która była 10 stycznia. 13 lutego ta pamięci mieszkańców Kazimierza Dolnego i okolicznych miejscowości pomordowanych w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Birkenau. W marcu w dzwonnicy kultury został otwarty, utworzony punkt informacyjno-koordynujący do działań w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Działał on przez kilka miesięcy. Zajmowaliśmy się głównie zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o zapotrzebowaniu na produkty pierwszej pomocy pomiędzy uchodźcami i koordynowaniem działań pomiędzy uchodźcami a osobami chętnymi do pomocy. Koordynowaliśmy również zakwaterowanie uchodźców w placówkach gminnych, punkty zbiórki darowizn i w strażnicy OSP. Zajmowaliśmy się dystrybucją darów dla uchodźców, organizowaliśmy zakupy, rozwoziliśmy je, reagowaliśmy na bieżące potrzeby. Następnie kolejna wystawa w marcu, Sztuka jest kobietą, ona była powiązana z obchodami Dnia Kobiet. Kolejna, 9 kwietnia, Anna Marciniak-Puzle ze wspomnień, również wystawa. W kwietniu zorganizowaliśmy w ramach kazimierskich spotkań literackich w dzwonnicy, odbyło się spotkanie z Anną Wikont. Kwiecień również był to czas poświęcony budżetowi obywatelskiemu, czyli to był czas wyboru projektów i prowadzenie procedur przygotowujących głosowanie. 23 kwiecień, akcja sprzątania Kazimierza Dolnego, Czysty Kazimierz. I to był też taki cykl działań i cykl wydarzeń, bo między innymi w ramach Czystego Kazimierza odbyła się wystawa Plastikowa Odyseja, spotkanie z autorem tej wystawy Dominikiem Dąbrowolskim, ognisko dla uczestników i koncert na Małym Rynku zespołu Labra Kadabra. 3 maja to obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja. 14 maja wernisaż wystawy Trzy Przestrzenie. 1 czerwca zorganizowaliśmy Kazimierski Dzień Dziecka z koncertem Orkiestry Dziadowskiej. Ten Dzień Dziecka odbył się tutaj w Gminnym Zespole Szkół, w związku z tym, że pogoda nam akurat nie sprzyjała. Czyli to był koncert i cykl warsztatów, zabaw i animacji dla dzieci. Również w czerwcu, dnia 30 czerwca, gościliśmy w Kazimierzu Dolnym 26-osobową reprezentację delegacji z miasta partnerskiego Staufen na czele z burmistrzem Michaelem Benicem. I spotkaliśmy się z okazji rocznicy 20-lecia ustanowienia partnerstwa z miastem Staufen i centralnym punktem wizyty było oficjalne nazwanie Kazimierskiego Placu nad Wisłą Placem Partnerskiego miasta Staufen. Oczywiście całe wydarzenie dzwonnicy organizowała kompleksowo, począwszy od projektu gadżetów, zapewnienia bazy hotelowej, atrakcji, wszystkich wydarzeń oficjalnych. Następnie 18 czerwca odbyła się ogólnopolska premiera najnowszej powieści pani Mai Wolny, Klątwa. Udało nam się ją zorganizować ponad tydzień przed w ogóle wydaniem książki oficjalną premierą. 25 czerwca wystawa Agnieszki Mikury z okazji 25-lecia jej pracy twórczej Gadatki z nadrzeki. 24-26 czerwca to standardowo kolejny ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych i tutaj zajmujemy się przede wszystkim logistyczną pomocą, jeżeli chodzi o festiwal. 13-17 lipca, 9 edycja Kazimiernication, również kompleksowa organizacja, jeżeli chodzi o pomoc logistyczną związaną z tym wydarzeniem. 17 lipca, mecz charytatywny, reprezentacja artystów Polski z OSP Kazimierz Dolny. 22-24 lipca to festiwal literacki Dwa Księżyce, Słowa Moją Moc, który organizował Kazimierski Dzień Kultury. W ramach tego festiwalu
Urząd Miasta zorganizował koncert jazzowy kwartetu ONE na Wyżym Rynku w Kazimierzu Dolnym. W Dzwonicy odbyło się 10 spotkań z autorami. Dwa z profesorem Jerzym Rolczykiem, Tomkiem Sikorą, Dominikiem Włóczem, Hanią Czaba, Mają Wolny, Joanną Labrus, Grażyną Plewalną, Krystyną Sobolewską i Martą Kulą. Całe dwa miesiące, lipca, sierpnia, to już pan dyrektor będzie mówił, to jest Kazimierski Festiwal Organowy. Urząd Miasta współfinansuje wydarzenie i obejmuje tym honorowym. 29 lipca, 6 sierpnia to festiwal filmu Dwa Brzegi. No w tym roku on się odbył w formule troszeczkę zmienione niż w latach ubiegłych ze względu na trudną sytuację finansową. Głównym tutaj gospodarzem festiwalu była szkoła, również Hospital, i też wydarzenia odbywały się w Dzwonnicy. Mieliśmy prezentację filmów i spotkanie, które prowadziła pani Grażyna Torbicka. 30 lipca to Tour de Pologne. Tutaj też zajmowaliśmy się kompleksową organizacją tego wydarzenia. To już były, że tak powiem, wcześniej miesiące rozmów i potem już tygodnie przygotowań. Przede wszystkim informacja, ulotki, zamykam wszystkie działania związane z bezpieczeństwem tego wydarzenia, współpraca również ze Strażą Pożarną i z organizacjami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wydarzenia. 1 sierpnia to standardowa godzina W, czyli uczczenie pamięci bohaterów żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Poległych w czasie powstania warszawskiego. 6 sierpnia w Dzwonnicy mieliśmy otwarcie wystawy połączone z promocją takiego albumu kazimierskiego, mini przewodnika od spicharza do mięśmierza, wernisaż wystawy i promocja albumu Delta Polskiej Maksym. 15 sierpnia to wydarzenie patriotyczne obchody Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej. 18-20 sierpnia festiwal klezmerski. W Dzwonnicy zostały w tym temacie zorganizowane warsztaty kolaży prowadzone przez Dorotę Opolską. 20 sierpnia uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy profesora Tadeusza Pruszkowskiego. 25 sierpnia 3 regaty kazimierskie. 27 sierpnia udział w dożynkach powiatowych w Górze Puławskiej. Tutaj przede wszystkim reprezentacja i współpraca gminy i reprezentacja, współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 2-3 sierpnia Kazimierskie Winobranie. Wydarzenie odbyło się na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym. 3 września wernisaż w Dzwonnicy profesor wraca, to jest wystawa malarstwa i rysunku Stanisława Chmielewskiego, dawnego nauczyciela profesora ze szkoły w Kostrzycu. Liceum? Tak. Tu? Tak, tak, tak. W Kostrzycu. O, przepraszam bardzo. Stres mnie zjadł. Tam, tutaj w liceum. Bardzo ciekawe wydarzenie, bo faktycznie zjechało dużo dawnych wychowanków profesora i zrobiło się takie mini spotkanie, po prostu wspomnieniowe. 6-10 września Pardes Festival, spotkanie z kulturą żydowską. W Dzwonnicy mieliśmy pokaz filmu i spotkania też związane z tym wydarzeniem. 8-10 września to Skrzydło nad Kazimierzem. No i w tym roku zajmowaliśmy się kompleksową organizacją tego wydarzenia. No to wygląda sprawa w ten sposób, że jeżeli chodzi o Skrzydło nad Kazimierzem, to zaraz jak się kończy wydarzenie, to zaczyna się organizacja kolejnej edycji. Bo niestety trzeba wysyłać pisma i współpracować z organizacjami wojskowymi. Stosunkowo wcześnie do nich wysyłać wszelkiego rodzaju zapytania. 17 września spotkanie autorskie z Małgorzatą Niezawitowską, Światłość i Mrok. 24 września kolejne Święto Jesieni. Dzięki interwencji pana burmistrza udało nam się je zorganizować. Gdyż faktycznie no, pierwotnie miało nie dojść do skutku, więc tutaj włączyliśmy się w pomoc Muzeum Nowowiśniańskiemu na zasadzie porozumienia. 1-2 października turniej oldboyów połączony z memoriałem imienia Kazimierza Ogórskiego. W ramach też tego turnieju zostało zorganizowane wręczenie tytułu zasłużony dla gminy Kazimierz Dolny panu Ignacemu Mieczysławowi Łotkowi
i klubowi sportowemu Orły Kazimierz Dolny. 21 października Powiatowe Święto Kultury. W ramach wydarzenia odbyło się wręczenie dorocznych nagród starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i w tym roku gminy Kazimierz Dolny reprezentowali nagrodzeni Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym, Koło Gospodarki Wiejskiej Polanki i pani Ewa Wolna. 22 października zorganizowaliśmy w dzwonnicy spotkanie autorskie i projekcje filmu artysta Marek Andała. Okazją było nakręcenie przez pana Christophera Ziemanna dokumentu poświęconego temu artyście. Jeżeli chodzi o wydarzenia, podsumowanie Sępicono, to by było na tyle. Cały czas współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami. Odpowiadamy na bieżące potrzeby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania do Pani Justyny? Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo rzeczywiście praca była duża w tym roku i przy tak małej obsadzie osobowej, no to rzeczywiście ilość imprez, które trzeba było, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, no robi wrażenie. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać podziękowania panu kierownikowi i oddaję głos panu dyrektorowi kokpitu. Witam Państwa serdecznie. Przygotowując zestawienie wydarzeń, które były i będą w 2022 roku, stworzyliśmy taką listę, na której jest 217 wydarzeń kulturalnych. Dość trudno w to uwierzyć, ale to jest prawda, więc gdybym każdemu z tych wydarzeń poświęcił minutę, to byśmy siedzieli tutaj 3 godziny i 20 minut. Natomiast domyślam się, że nie mam na to czasu. Postanowiłem przygotować taki konspekt dosyć szybki, tak zwany the best of. Przygotowałem 10 najważniejszych rzeczy, którymi chciałbym się przed Państwem pochwalić. Jeśli kogoś bardzo interesowałaby ta cała pełna lista, to jest ona tutaj do wglądu, można sobie ją udostępnić, skserować. Z najważniejszych wydarzeń to zaczęliśmy w zeszłym roku, a właściwie ten rok zaczęliśmy z pewnym przytupem, powiedziałbym rozmachem. Zorganizowaliśmy Sylwester Miejski historyczny. Pierwszy raz na taką skalę, z taką organizacją. Było to wielkie wyzwanie, świetna organizacja, bezpiecznie, spokojnie. Był koncert, mapping alternatywny dla pokazu sztucznych ogni i myślę, że to jest wydarzenie, które powinno stale wpisać się w tą naszą listę wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i artystycznych, bo myślę, że to ma taki wieloraki zastosowanie, że tak powiem, takie jakby wieloaspektowe to jest. Drugim punktem, który chciałbym Państwu zrecenzować pokrótce, to jest projekt, który realizowaliśmy w ramach Narodowego Centrum Kultury Słowa Mają Moc. Dostaliśmy 2 lata temu, w 2021 roku, 100 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Kultury i w ramach tego odbył się szereg różnych wydarzeń. Organizowała to Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym, wykonując gigantyczną pracę. W ramach tego projektu także odbył się festiwal literacki, o którym za chwileczkę jeszcze powiem, bo to było festiwal literacki w lipcu. To były 22 wydarzenia, także te, które robiliśmy we współpracy z Zamicą Kultury, o czym mówiła pani Justyna, ale też ściśle współpracowaliśmy z Muzeum Nadwiślańskim i to było ważne, duże wydarzenie z dużym budżetem, które myślę, że też warto będzie kontynuować, między innymi tymi naszymi gośćmi. Oczywiście profesor Bralczyk, to jest taki numer jeden, najbardziej rozpoznawalny, ale też była ta pisarka Joanna Bator i wielu innych pisarzy. Kolejnym powodem, przed którym się Państwu będę chwalił z naszej działalności, to są tegoroczne wakacyjne warsztaty kreatywności, które były cyklem spotkań trwających od poniedziałku do piątku przez cały lipiec i sierpień. To było 40 spotkań, codziennie przychodziło około 20 dzieci. Nasza intencja była taka, żeby to były spotkania, warsztaty bezpłatne, dostępne dla wszystkich, w tym także dla dzieciaków z Ukrainy. I rzeczywiście ten pomysł bardzo zatrybił, bardzo zadziałał.
Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na terenie gminy, m.in. OSP, muzeum, ale też spora liczba przedsiębiorców, którzy nas bardzo miło gościli, zapraszali, raczyli pizzą, napojami i tak dalej, więc to było duże przedsięwzięcie, które zrobiliśmy za 0 zł, więc to też jest imponujące, że można zrobić coś ważnego. To były codzienne spotkania, 3-godzinne. Mieliśmy zapewnioną też dzięki wsparciu Stowarzyszenia Wolny Kazimierz pomoc w postaci opłacenia jednego opiekuna, więc było nam jakby dużo łatwiej podjąć to wyzwanie, bo własnymi środkami byśmy sobie z tym nie poradzili. Kolejna sprawa to jest to Sowetne Tour de Pologne, które Kokpit wsparł finansowo, czyli mówiąc krótko, dzięki nam udało się, dzięki współpracy miasta z Tour de Pologne i naszemu wsparciu, udało się to wydarzenie zorganizować w sposób, myślę, że wzorowy, bo tego typu wydarzeń nie robiliśmy dotychczas. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Ja tutaj bardzo dziękuję strażakom, którzy bardzo zabezpieczyli, ale też poprowcy. I myślę, że to było co prawda trwające 3 minuty, można powiedzieć, wydarzenie, ale było przy tym sporo pracy, sporo mobilizacji. Pani starosta Ławska także wsparła to finansowo, żeby rzeczywiście przez naszą gminę ten Tour de Pologne mógł przejechać, więc połączyliśmy siły. Udało się, poszło weter, dużo ludzi potem o tym mówiło i myślę, że nieczęsto tak się dzieje, raczej za rok do nas nie przyjadą. Kolejny, już piąty z tych 10 punktowych na mojej liście, to jest punkt festiwalu filmowego, który rzeczywiście w tym roku był wyjątkowy, ponieważ, no mówiąc krótko, festiwal miał duże problemy finansowe, a w następstwie tego także organizacyjne, ale dołożyliśmy wszelkich starań, żeby wesprzeć ich na wielu płaszczyznach. Ośrodek Kultury w ramach festiwalu zorganizował 21 wydarzeń. Można byłoby o nich długo mówić, ale chciałbym w szczególności powiedzieć o tych, które były organizowane, spotkania z intelektualistami. Mieliśmy pewną obawę, że może to być takie nie dla każdego, ale okazało się, że każde z tych spotkań było przy pełnej publiczności. Były to między innymi spotkanie z profesorem Błońskim, z doktorem Pawłowskim, z Jerzym Żurawskim, z dyrektorem Jerzym Żurawskim, z profesorem Kuczyńskim i to były codzienne praktycznie spotkania, co było też dla nas dużą frajdą, że możemy też troszeczkę wpływać na poziom artystyczny i podnosić ten poziom. Kolejnym wydarzeniem jest Festiwal Klezmerski, który dzięki inicjatywie pana burmistrza podjęliśmy się próby reaktywacji. Odbyły się przez 3 dni pokazy filmowe, teatralne, koncerty, spacery tematyczne, warsztaty. Razem było 14 wydarzeń. Myślę, że udało nam się to, też pozyskaliśmy wsparcie finansowe województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, co też było trudnym wyzwaniem, ale jakoś nam się udało szczęśliwie, więc myślę, że to jest też projekt warty uwagi i zrobimy wszystko, żeby go w przyszłym roku kontynuować. Następny punkt na mojej liście to jest 7. Cykl koncertów w ramach festiwalu Ballady i Romanse we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludwiga van Beethovena. 4. koncertem był koncert, który był pierwszy, a to był koncert wielkanocny. I tutaj akurat taka ciekawostka, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury 3 z tych koncertów były z naszego punktu, jakby mówiąc krótko, bezpłatne. W dużym uproszczeniu każdy z tych koncertów był wart około 10 tysięcy złotych, więc jakby miasto, my zaoszczędziliśmy około 300 tysięcy, organizując, wchodząc patrona w to partnerstwo, w tą współpracę. Ostatni koncert tego hiszpańskiego wirtuoza, laureata konkursu Chopinowskiego, Martina Garcia, to było 170 osób na sali w tym GZS-ie, co wydaje mi się też przekroczeniem pewnej granicy. No, byłoby miło, gdyby zawsze było tak, żebyśmy mieli taką publikę, ale to też potwierdza, że nasze obawy dotyczące tego, czy na takie wydarzenia o takiej randze, ale też no, muzyka poważna, nie oszukujmy się, nie jest dla każdego. Zaskakujące było to, jak dobrą echem się to odbiło, jak dużo ludzi przyjeżdżało specjalnie z odległych stron, żeby przyjechać do nas. Jesteśmy na etapie rozmów ze stowarzyszeniem pani Pendereckiej. Wszystko na to wskazuje, że w tym roku na razie wytypowaliśmy 6 terminów koncertów w tym roku. Będziemy robić wszystko, żeby one się odbyły. Co z tego wyjdzie, to będę Państwa informował w przyszłości.
Bardzo dziękuję dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół za współpracę przy tym projekcie, bo to było duże wyzwanie. Projekty, koncerty odbywały się w niedzielę, w takim no, trochę dniu, w czasie, kiedy szkoła nie działa, więc nie zdziwiłbym się, gdybym usłyszał odpowiedź, no niestety nie da się, ale u pana dyrektora wszystko jest możliwe i zawsze się udaje, za co bardzo dziękuję. I proszę o więcej, ponieważ zapowiadam, że już mamy też z Fundacją Wschód, planujemy taki koncert. Muzyka Marsa i Szpilmana, więc to też jest taki ciekawy projekt, do którego wchodzimy jako partner i myślę, że lada chwilę ten koncert się wydarzy. Dziękuję też za wszystkie teatry, teatrzyki i inne spotkania, które organizowaliśmy w auli. Natomiast chciałbym bardzo podziękować wszystkim partnerom i instytucjom, ponieważ w tym roku rzeczywiście Ośrodek Kultury uczestniczył we wszystkich inicjatywach, festiwalach i we wszystkim, co się dało, że tak powiem, i zawsze jesteśmy otwarci, dysponujemy potencjałem, ale przede wszystkim entuzjazmem, też kompetencjami, profesjonalizmem, więc Festiwal Kapel Śpiewaków Ludowych, Festiwal Kazimierski, Festiwal Organowy, Festiwal Kazimierication, Festiwal Filmowy, Festiwal Skrzydła nad Kazimierzem, Festiwal Partes. W każdym z tych wydarzeń mieliśmy swój udział. Czasem on był niespektakularny, bo czysto techniczny, wynikający z pożyczenia pewnego sprzętu. W tym roku na przykład Festiwal Filmowy no nie tylko odbywał się u nas na zamku, mówię w liczbie mnogiej, nie że u nas, tylko u nas w sensie na naszym zamku kazimierskim i to też tak wycyrklowaliśmy, żeby godziny pracy nie ucierpiały na tym, czyli mówiąc krótko, żeby wpływy były też na odpowiednim pułapie. W tym roku też daliśmy sprzęt do seansów na małym rynku, czyli ekran i projektor były nasze, więc i te 21 wydarzeń, o których mówiłem, więc ten wkład był bardzo duży. Dziewiątym, przedostatnim punktem na mojej liście jest Jarmark Świąteczny, który jest takim sztandarowym wydarzeniem, nad którym pracujemy przez wiele miesięcy. On się w tym roku odbędzie 10-11 grudnia. Zakończyliśmy już nabór zgłoszeń wystawców. Wystawców jest wielu, więc to też zawsze cieszy, pomimo pewnych zmian w opłatach, ale no niestety ekonomia jest bezduszna i czasem musimy robić tak, żeby po prostu to się spiło budżetowo. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Teraz jesteśmy na etapie organizacji szczegółowego programu i promocji. Mamy jak zwykle tych najlepszych patronów medialnych, więc to też jest zawsze jakieś wsparcie. Wiadomo, że Panorama i Radio Lublin, Panorama Lubelska i Radio Lublin zawsze też nas odwiedzają, więc to idzie też myślę, że promocyjnie jako wydarzenie ważne. I teraz ostatni punkt z tej mojej listy to jest to, że zarówno na zamku będziemy w tym roku, pomimo tego, że od lipca, sierpień, wrzesień, październik mieliśmy każdego miesiąca notowany spadek ilości gości odwiedzających Kazimierz i niestety te wszystkie zawirowania ekonomiczne bardzo jakby, no mówiąc krótko, też się odbiły i zemściły, ale to, co mogę z wielką dumą i radością powiedzieć Państwu, że ten rok będziemy mieli lepszy niż to było w zeszłym roku. Będziemy mieli większą ilość sprzedanych biletów, większe przychody, jakby więcej mówiąc najogólniej korzyści. Wiąże się to z dużą pracą, którą cały zespół wykonał w szczycie sezonu, także wydłużyliśmy godziny pracy, co było dużym wyzwaniem, ponieważ mając ograniczoną kadrę, te nakładki grafikowe też były dosyć filmistyczne. Jeśli chodzi o Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy w tym roku, jestem przekonany, że zamkniemy sezon, zamkniemy cały rok też na plus, zarówno pod względem ilości gości, ale też przychodu i dochodu, ponieważ też tam robimy wszystko, żeby zwiększać asortyment, wprowadzać nowe nazwijmy to, pamiątki, co raczej to wszystko są jakby takie ruchy długofalowe i ewidentnie przynoszące efekty. Więc jeśli chodzi o ten zamknięcie tego roku, mniej więcej tak to wyglądało. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to bardzo chcielibyśmy kontynuować zarówno festiwal literacki i na tym etapie planujemy go zorganizować. Festiwal klezmerski, który powinien myślę, że być kontynuowany na tym etapie, także robimy wszystko, żeby on się odbył. Co do Sylwestra, trochę jeszcze walczymy o tego Sylwestra tegorocznego, ale to byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli organizować jakby stale, rokrocznie właśnie Sylwestra jako taki punkt na koniec roku i na początek roku. Też trochę w trosce o to, żeby w tym mieście była jakaś energia, było jakieś dodatkowe zdarzenie, które ściągnie, trochę ruszy ten ruch turystyczny, bo to często przedsiębiorcy i mieszkańcy mówią, że zimą troszeczkę usypiamy, więc w tego Sylwestra na pewno Państwo nie będzie spać.
No dobrze, z mojej strony to byłoby tak pokrótce tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania do Pana Dyrektora? Proszę bardzo. Ja ze swojej strony chciałbym Panu Dyrektorowi podziękować jako Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ mieliśmy możliwość współpracowania w tym roku. Była bardzo taka udana impreza, połączono piknik rodziny z 60-leciem OSP Witoszyn. Była bardzo owocna współpraca. Pomógł Pan Dyrektor właśnie przy animatorach, przy dmuchańcach. Jeszcze tutaj nagłośnienie było pożarne z kokpitu. Także ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Mogę tylko powiedzieć, że mieszkańcy Witoszyna powiedzieli, że jeszcze takiej imprezy na Witoszynie nie było nigdy. Także dziękuję jeszcze raz za pomoc. Dobrze, przepraszam, bo ja bym chciał jeszcze, dziękuję, że Pan ten temat poruszył, ponieważ chciałbym jednocześnie z tego miejsca zaprosić wszystkich sołtysów, wszystkie sołectwa, wszystkich radnych z terenu gminy, ponieważ niektórzy znają do mnie drogę, inni nie wiedzą. Lubelska 12, bardzo chętni jesteśmy, żebyśmy wspólnie próbowali coś robić. Co to trochę zależy i od naszych możliwości, i od naszych potrzeb, ale staramy się odpowiadać też na Państwa jakieś takie głosy z prośbą o wsparcie. Robimy je jak możemy. To różnie tak bywa, może nie zawsze jest to tak spektakularne, ale w tym roku też był i w Wierzchoniowie, i w Najziorszczyźnie były pikniki, więc to też fajnie, że te koła gospodyń wiejskich, czy ta lokalna społeczność się aktywizuje, że możemy ich wspierać czasem w sposób drobny, symboliczny, ale myślę, że ta współpraca może się rozwijać i będzie się rozwijać i też zapraszam tych, z którymi w tym roku nie było dane mi współpracować, żeby też przychodzili, proponowali terminy, bo to czasem jest tak, że dużo się dzieje w jednym czasie, natomiast jeżeli zaplanujemy sobie, wpiszemy to w kalendarz dużo wcześniej, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jesteśmy ośrodkiem kultury, promocji, turystyki, działającym nie tylko w mieście, ale też dla i na potrzeby całej gminy, więc tutaj też zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym ze swojej strony bardzo serdecznie podziękować za tę współpracę właśnie między różnymi instytucjami, także między sołectwami, bo wiem, że była taka współpraca i a na terenie miasta, to właśnie pomiędzy kokpitem, dzwonnicą i muzeum, bo to są takie najważniejsze instytucje kultury w naszym środowisku. I tutaj padło słowo kalendarz. Czy kokpit pokusiłby się o coś takiego jak stworzenie takiej ramowego kalendarza na przyszły rok? Bo wiadomo, że to jest żywe, to się zmienia, czego doświadczyliśmy już w tym roku chociażby, ale pewne imprezy możemy, że tak powiem, na twardo wpisać w taki kalendarz. Czy to byłoby możliwe? Przepraszam. Panie Dyrektorze, mogę? Tak? Bardzo proszę. Faktycznie ten temat kalendarzy już został wcześniej poruszany i my mamy już z Panem Burmistrzem uzgodnioną taką formę kalendarza, która się będzie pojawiała na stronie Urzędu Miasta. Będzie to kalendarz w formie elektronicznej, interaktywnej, czyli po prostu w kolejne daty, dni, tygodnia zostaną wpisane hasłowo wydarzenia z aktywnymi linkami odsyłającymi do rozszerzonej opisowej formy i też będzie on taki przedstawiony w formie takiej z możliwością wyedytowania albo wydrukowania go po prostu z kodu QR, ale też po prostu w takiej formie, jak ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie go po prostu pobrać ze strony i wydrukować. No i w tym momencie po prostu cały czas zbieramy te informacje, potwierdzamy kalendarz wydarzeń, imprez, terminy. Myślę, że on się już niedługo pojawi na stronie Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców, proszę bardzo. Ale poprosimy tutaj do mikrofonu, żeby nas także ci, którzy siedzą teraz przed ekranami komputerów, słyszeli. Dziękuję bardzo. Widać i słychać, to cieszę się. No właśnie ja a propos tego kalendarza chciałam zapytać, bo rzeczywiście przepiękne sprawozdanie Pan Dyrektor przedstawił. Myślę, że na czerwono można sobie podkreślić to wszystko, co warto przenieść na przyszły 2023 rok. I ja bardzo długo już mówiłam o tym kalendarzu i między innymi dlatego tutaj jestem i tak mi bardzo na tym zależało, żeby jak najwcześniej te wszystkie imprezy, które się sprawdziły, gdzie Ośrodek Kultury albo organizował, albo współorganizował,
I moje pytanie brzmi, kiedy możemy się spodziewać, tak jak teraz pan dyrektor przedstawił pięknie sprawozdanie, przedstawi nam kalendarz na przyszły rok tego, co już, że tak powiem, się wydarzyło w tamtym roku, wiemy już, że chcemy to przenieść, bo ja rozumiem, że on żyje, ja rozumiem. A i teraz tak, czy ten kalendarz elektroniczny to będzie z miesiąca na miesiąc, czy możemy się spodziewać, o co ja bym bardzo prosiła, żeby on był na cały rok i żeby tylko dokładać jak najwcześniej, jak tylko wiemy. Czy to w ten sposób będzie? Tak, chcemy, żeby on był zaplanowany już od razu na cały rok. No, są takie wydarzenia, że wiemy, że one się odbędą na 100%. Natomiast no wiadomo, że nie wszystkie. Nie, no tak. Czyli on będzie po prostu te wydarzenia, które będą na 100% w przyszłym roku obecne, one będą w tym kalendarzu zawarte, natomiast faktycznie on będzie edytowany na bieżąco i uzupełniany. Jasne, bo to jest plan pracy i to naprawdę porządkuje wiele rzeczy. Natomiast musimy mieć też świadomość, że Kazimierz nam się zapycha i w związku z tym ten kalendarz nie będzie służył tylko temu, że sobie popatrzymy, jaka będzie impreza, ale są tacy goście, czy nawet czy mieszkańcy, co też jest bardzo ważne, albo przede wszystkim ważne, którzy chcą wiedzieć, kiedy będzie jaka impreza i jak będzie to wzmożony ruch turystyczny i co się będzie wtedy właśnie w mieście działo. Także to nam uporządkuje naprawdę wiele rzeczy. Czyli im szybciej to zrobimy, to po prostu no, będziemy mieli bardziej uporządkowany ten rok następny. Ja tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tych współpracy między sołectwami, bo do mnie też docierają różne informacje i różne pytania i prośby o to, żeby powiedzieć. Była piękna biesiada na zamku i wydaje mi się, że warto by było też zaplanować to w kalendarzu na jakąś taką cykliczność i na to, żeby te koła gospodyń wiejskich ze sobą współpracowały, ale powiem też Pani Ewo, że jest taka prośba, żeby współpracować z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, że tam się odbywają bardzo ciekawe rzeczy i nawet pomyślałam, jak to można by organizacyjnie zrobić, żeby wzajemnie się wspierać i sobie coś tam dać. Ja nie jestem w zarządzie uniwersytetu, jest znowu wybrany zarząd, ale wszystkie imprezy są, wykłady, spotkania są otwarte, więc każdy, kto chce... O to warto, żeby właśnie wszyscy wiedzieli. Tak. Myślę, że tak. Nie wiem czy wczoraj był wykład, czy były jakieś plakaty na ten temat, ale myślę, że to nie ma żadnego, tylko trzeba po prostu dogadać się z zarządem, który jest władny podejmować decyzje, ale imprezy są otwarte. I też Panie Dyrektorze, taka ogromna prośba, ponieważ Uniwersytet bardzo ładnie pracuje i to jest taka moda teraz bardzo dobra. Czy można by było zrobić też taki kalendarz na ile, bo na pewno tam zarząd planuje te spotkania, bo wiadomo, żeby się zapraszać gości z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc też warto by było na tablicy Ośrodka Kultury wywiesić taki plakat i powiem szczerze, co mi się podoba na tej tablicy przed Ośrodkiem Kultury. Fantastycznie jest konfraternia zorganizowana. Ona pierwsza, chyba w styczniu, w lutym już wywiesiła swój plan, co ona tam po kolei chce pokazać i to cały czas wisi. I tak samo mógłby wisieć właśnie ten plan Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tutaj takie głośne powiedzenie właśnie sołectwom, że są to otwarte wykłady czy spotkania, to wtedy naprawdę byłoby prościej tym osobom przyjść na to spotkanie. Bo tak to, no każdemu się wydaje, że to jest tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku. To jest taka moja jeszcze jedna dygresja i Jarmark Świąteczny. Jarmark Świąteczny rzeczywiście, ja w ubiegłym roku bardzo mocno mówiłam na temat promocji Jarmarku Świątecznego, bo ciągle i to przy różnego rodzaju imprezach, zresztą cieszę się niezmiernie tym plakatem, który tutaj leży, ponieważ wydaje mi się, skromnym zdaniem, że to jest najważniejsza rzecz, którą mamy w mieście na 11 listopada i on się powinien pojawić na stronie Kazimierskiego Ośrodka Kultury jako pierwszy. Bo to jest informacja o oficjalnych obchodach. Co się dzieje dodatkowo, to jakby jest, że tak powiem, ozdobnikiem, prawda? Także cieszę się, że taki plakat piękny powstał, wisi w gablocie samorządu mieszkańców i myślę, że ludzie tam będą mogli się doinformować. Natomiast jeśli chodzi o jarmark, zadane mi zostało pytanie, czy na jarmark na przykład, oczywiście, że to się wiąże z kosztami, może być zaproszony na przykład teatr z Warszawy, ten, w którym Wojtek Bochra gra, w którym teatrze gra, który jest z nami związany już jakiś czas w Kazimierzu, żeby właśnie uatrakcyjnić jarmark świąteczny. Ja miałam też taką propozycję, żeby na jarmarku świątecznym
integrować naszych przewodników i żeby oni zajęli tak zwany czas antenowy na tej scenie, opowiadając tym turystom, którzy przyjadą, bo jednak przyjeżdżają ludzie i zależy nam na tym, żeby oni tam byli, o Kazimierzu, o tych miejscach, a jednocześnie reklamując siebie. Rozmawiałam z kołami gospodyń wiejskich i powiem tak, że jest moda na produkt lokalny. Są takie miejsca w Polsce, gdzie naprawdę wymyśla się takie ciekawostki, że aż dziwne, że w ogóle można coś takiego wymyśleć. Myślę, że my nie musimy aż tak mocno nad tym pracować. Natomiast koła gospodyń wiejskich pomyślały, że może właśnie one mogłyby jakieś produkty, potrawy regionalne tutaj na tym jarmarku przedstawić. I to też wydaje mi się fajnym pomysłem i warto, żeby to zaznaczyć gdzieś na plakacie, jeżeli się na to zdecydują, bo mówię, no to jest jakiś taki świeży pomysł. Ale pomysł tego teatru jak najbardziej. No cieszę się też, że Sylwestrze jest mowa, bo to jest bardzo istotna rzecz. Wchodzimy w martwy sezon w Kazimierzu, który nas wszystkich mieszkańców w pewnym stopniu cieszy, bo jest to trochę taki czas spokojny dla mieszkańców. Natomiast no, druga część, która żyje z tego miasta, właśnie ciągle prosi o kalendarz i prosi o to, żeby te imprezy nie były kumulowane w przeciągu 2 miesięcy. Także cieszę się, że tak dużo pan dyrektor nazbierał działalności swojej instytucji. Mam nadzieję, że to się przełoży na przyszły rok. Będzie to właśnie w tym kalendarzu i wcześniej na plakatach. Bo powiem tak, wiele czasami imprez jest, ale dowiadujemy się ze zdjęć po tym, jak ta impreza była. Jakby szwankuje trochę komunikacja. I powiem na przykładzie naszego święta 11 listopada, ponieważ co miesiąc cyklicznie odbywają się spotkania z sołtysami. I gdyby to święto, gdzie monitorowałam i prosiłam już o dużo wcześniej, jak ono będzie obchodzone, czy jak będzie obchodzona Krwawa Środa, były już plakaty przed 5 listopada, to tutaj pan dyrektor mógłby rozdać wszystkim sołtysom te plakaty i one by poszły na całą gminę. Ja trochę próbuję tak łatać, ale mam takie możliwości, żeby zawiesić to na tablicach tam, gdzie są te miejscowości, żeby ludzie też wiedzieli, że to nie jest tylko impreza, która jest tutaj w Kazimierzu. Także to też jest istotne, żebyśmy mieli tą komunikację. Nie wszyscy sięgają do internetu. Plakat zawsze jednak przemawia. Także ja ze swojej strony na razie tyle. Bardzo się cieszę, że taki jest bogaty program Ośrodka Kultury i że mam nadzieję, że te imprezy przejdą na przyszły rok. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie? Aha, mamy tak. Pan Leszek Dołeka, proszę bardzo. Nie wiem, czy Ośrodek Kultury i Promocji Turystyki dysponuje danymi na temat ruchu turystycznego. Natomiast ja chciałbym, moje obserwacje wskazują mnie na to, że ten ruch turystyczny w tym roku jest mniejszy niż w ubiegłym w Kazimierzu i w ubiegłym był mniejszy niż 2 lata temu. 2 lata temu był rekordowo wysoki. I dlatego poruszam ten temat, że warto by się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby... No, przyczyny są w pewnym sensie dla mnie jasne, mianowicie 2 lata temu pandemia spowodowała to, że zamknięcie granic, ograniczenie wyjazdów za granicę turystycznych w okresie letnim spowodowało, że ci wszyscy turyści no, pozostali w kraju i dlatego odnotowaliśmy taki rekordowo duży ruch turystyczny. Baliśmy się tego roku 2 lata temu, a okazało się, że na tym Kazimierz bardzo mocno wygrał. W ubiegłym roku już te przepisy zostały nieco zluzowane. Ludzie wyjechali i w tym roku jeszcze bardziej zluzowane i widzimy, że jak gdyby to no, ten ruch turystyczny maleje. Dlaczego o tym mówię? Bo 2 lata temu mówiłem o tym, że mamy rekordowo duży ruch turystyczny i powinniśmy to wykorzystać, by rozpromować Kazimierz, by pokazać piękno jego krajobrazu, by stało się to na trwałe, bo pandemia minie i no i trzeba właśnie wykorzystać to, żeby no, ten Kazimierz właśnie jak najbardziej pokazać. Mówiłem o tym 2 lata temu. Uważam, że trochę ten temat przespaliśmy, ale
myślę, że no, trzeba wyciągać wnioski z tego, co nie zostało zrobione i zastanowić się nad tym, jak właśnie no, promować ten Kazimierz, promować piękno krajobrazu kazimierskiego, by jednak ten ruch turystyczny był coraz większy, szczególnie ruch turystyczny taki nie weekendowy, ale na okres dłuższy, bo no, Kazimierz z tego żyje i każdy turysta zostawia jakieś pieniążki i wiadomo, że na tym nam zależy. Także moje pytanie, czy macie jakieś dane, bo tam... To ja bym może powiedział. Według naszych danych, na podstawie sprzedanych biletów na Górnicze Krzyże, na podstawie sprzedanych biletów parkingowych, ruch turystyczny jest zdecydowanie większy niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był większy niż w 2020. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to jest spadek średnich wydatków na turystę. I to widać wyraźnie w kontraście pomiędzy liczbą biletów, od lipca to się zaczęło, pomiędzy wzrostem liczbą biletów sprzedanych na Górę Trzech Krzyży, a na zamek. Na początku, na wiosnę, do czerwca, do połowy lipca, ten wzrost był bardzo spójny. Nagle okazało się, że na zamku zaczyna to spadać, a na Górę Trzech Krzyży cały czas jest dużo więcej biletów niż w poprzednich latach. To samo widać na parkingach. To samo, jeśli Państwo porozmawiacie z przedsiębiorcami miejscowymi, to ewidentnie średnie wydatki na mieszkańca spadają. I to zarówno słyszymy od prowadzących kawiarnie, jak i prowadzących hotele. Przyjeżdżają ludzie, tak jak przyjeżdżali, ale albo trochę skracają swoje pobyty, albo po prostu mniej wydają. Natomiast wzrost jest zdecydowany. Ale co ciekawe, jakby tak popatrzeć, no oczywiście my nie mamy dokładnych danych, ale jakby popatrzeć z kolei na średnie wydatki na turystę, to o czym pan radny wspomniał, ten rok pandemiczny był bardzo charakterystycznym rokiem z wysokimi wydatkami średnimi na turystę. Co właśnie wynikało z tego, o czym pan mówił, że ludzie nie wyjeżdżali za granicę, przyjeżdżali w Polsce, więc mieliśmy dużo tych bogatszych osób. Teraz mamy taką tendencję, że ruch turystyczny cały czas rośnie, natomiast spadają średnie wydatki na turystę. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja chciałbym uzupełnić tutaj wypowiedź zastępcy, bo nie wspomnieliśmy o tym, że właśnie te działania, o których wspomniał pan dyrektor Skrzyżkowski, o których wspomniała pani Justyna, ta różnorodność i ilość imprez była właśnie po to, żeby zachęcić ludzi do przyjazdu do Kazimierza. To, co my jako miasto mogliśmy zrobić w tej kwestii, staraliśmy się wykonać to jak najlepiej. Stąd tak obfity repertuar, który mogliśmy przedstawić naszym gościom i mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że promocja miasta to jest podstawowa sprawa i tutaj niestety to jest jakaś taka pięta achillesowa. Ciągle mamy tych turystów i może dlatego jakby nie odczuwamy, ale musi być ta oferta dedykowana. I powiedzmy sobie tak, przy takim możliwościach Kazimierza, bodajże tylko sportowych, gdzie można jeździć i kolarsko, i po wąwozach, i można biegać, i Nordic Walking, i można na rolkach jeździć. I ostatnio widziałam na zielonym parkingu zaparkowane dwa samochody, gdzie ludzie przywieźli swoje konie i jeździli na konno. I ja słyszę od gościa, który przyjeżdża, że on znalazł w internecie informację, że Kazimierz można zwiedzić w jeden dzień. I dlatego też to, co pan Leszek tutaj powiedział, zgadzam się w całości. Musimy pomyśleć nad jakąś promocją naszego miasta w różnych mediach, żeby pokazać, jak wiele rzeczy można zrobić w Kazimierzu. Bo ciągle ludziom się wydaje, że jak przyjadą na weekend, to już jest wszystko. A to nie jest wszystko. I jeżeli chcemy żyć z tego miasta i nie chcemy mieć go zadeptanego, że przyjadą tylko, postawią samochód i to nie na parkingu i nie wejdą do restauracji i nie skorzystają z tego, co Kazimierz oferuje, to będziemy mieli Kazimierz zadeptany. A tego nikt z nas nie chce. Dlatego wydaje mi się, że potrzebna jest taka dyskusja w gronie przewodników, którzy bardzo mocno mówią, że Lublin, ja wiem, że Lublin ma inne pieniądze, ale głowy mają te same. W związku z tym wydaje mi się, że potrzebna jest taka dyskusja,
dyskusja z ludźmi, którzy się turystyką parają w Kazimierzu, którzy z tym turystą bezpośrednio mają do czynienia, żeby właśnie oni nam powiedzieli, czego ten turysta oczekuje, ten, który już przyjeżdża i na co narzeka. I w tym momencie, jak wyciągniemy wnioski, to będziemy mogli działać celowo. Takie jest moje zdanie. Ja może jeszcze dodam, że my wiemy, co trzeba robić, ale do tej pory w wielu sytuacjach nie mogliśmy tego robić. Na przykład kwestia turystyki poza centrum, ośrodków turystycznych, miejsc do uprawiania turystyki. To nie było w ogóle możliwe do zrobienia, dlatego że chociażby nie pozwalał na to stary plan zagospodarowania przestrzennego. To, co jest naszą piętą achillesową, jak mamy tutaj zatrzymać turystów, jeśli nie ma dla nich ani miejsca, w którym mogą spać, bo miejsc noclegowych w Kazimierzu jest bardzo mało, wbrew pozorom. Stąd mamy tak dużo turystów jednodniowych albo turystów, którzy śpią w Nałęczowie albo przyjeżdżają z Lublina tutaj na przykład na jeden dzień. To jedna rzecz, a druga rzecz, nie ma dla nich oferty turystycznej. Więc między innymi ten nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który również pozwala na nową ofertę turystyczną, jest tak ważny, jest takim milowym krokiem na drodze. Niedawno Państwo radni podejmowaliście decyzję o zgodzie na zmianę, o przystąpieniu do zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie też mieliśmy między innymi w projekt, czy jeden z wnioskujących chce zaoferować usługi turystyczne ciekawe bardzo poza centrum Kazimierza. Więc to właśnie o to chodzi, żeby tą ofertę wzbogacać i na to pozwalać. No, nie przyciągniemy w ten sposób turystów na dłużej, jeśli po pierwsze będziemy mieli ciekawe imprezy i to już robimy, i po drugie, że będziemy mieli dla nich ofertę również poza imprezami. Miejsca do spania i taką ofertę turystyczną na dłużej. Inaczej ich tutaj nie przyciągniemy. Nikt nie przyjedzie, jeśli 100% miejsc noclegowych jest zajętych. A jeżeli wszystkie imprezy są w dwóch miesiącach, to tak. I wtedy jest problem. I wtedy rzeczywiście nie można zanocować w Kazimierzu. Natomiast nie zgodzę się z tym, że nie mamy miejsc noclegowych. Mamy ich bardzo dużo i w samym centrum, i coraz szerzej one się rozprzestrzeniają. I o to chodzi, żeby każdy w gminie mógł z tego skorzystać, bo gmina już nie jest rolnicza, jak mi mówią mieszkańcy, tylko gmina jest turystyczna. I jeszcze co jest ciekawe, że my właśnie czasami nie musimy imprezy żadnej robić, tylko pokazać, co można robić w wąwozach, prawda? Jakie są atrakcje i jak możemy spędzać czas sportowo, a tych ludzi aktywnych, proszę Państwa, czy Państwo macie świadomość, że w Warszawie nie można się zapisać na zajęcia sportowe, generalnie żadne, teraz, w tym momencie, dlatego że tyle ludzi uprawia sport. Tyle ludzi odreagowuje właśnie sportowo. I pokażmy im Kazimierz właśnie od tej strony. Od strony sportowej, od strony sportowo-turystycznej. A na pewno znajdą miejsce noclegowe. Ja nie wierzę w to, że nie ma. Nie ma 3 maja, nie ma 15 sierpnia, nie ma na Boże Ciało. Na resztę dni znajdą. No niestety zbyt optymistycznie Pani Moniko, Pani na to patrzy, nie znajdą. Przez całą, od właśnie maja do końca września generalnie nie ma miejsc noclegowych, jeśli to są tylko drogie miejsca noclegowe. Jeśli chce się przyjechać rodziną, to trzeba przeznaczyć na weekend 3000 zł, żeby móc w Kazimierzu wypocząć. To strasznie duża rodzina. No, Pani Moniko, nie ma miejsc, naprawdę. Proszę mi wierzyć, proszę regularnie sprawdzać i próbować sobie co tydzień sprawdzić, czy te miejsca są, czy nie ma. Co do imprez sportowych, zgoda. Tylko muszą być jeszcze prowadzący te imprezy sportowe i zainteresowani. Co do uprawiania sportu w Warszawie, w dużych miastach, tak, rzeczywiście jest ich bardzo dużo, jest też ta bardzo bogata oferta. No nie jest tak, że nie można się zapisać, ale ta oferta jest rzeczywiście bardzo, bardzo bogata. Natomiast też jest bardzo duże zapotrzebowanie. Moi synowie są instruktorami sportu między innymi, więc wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Zapotrzebowanie jest po prostu non-stop. Ale nie trzeba zrobić imprez. Nie trzeba robić imprez sportowych. Trzeba tylko pokazać, jakie sporty można u nas uprawiać. I to, co ja mówię o tym, że w Warszawie nie można się zapisać, to nie mówię dlatego, że Warszawa jest 150 km od nas, tylko że bodaj wczoraj rozmawiałam z osobą, młodą osobą, która nie mogła dla siebie znaleźć miejsca właśnie po to, żeby aktywnie uprawiać sport. I to nie są odosobnione przypadki. Stało się to modne. Cieszmy się z tego i wykorzystajmy to.
Absolutna zgoda, chcemy to wykorzystywać, ale ja uważam, tak jak powiedziałem, takie imprezy są bardzo potrzebne, bo one promują właśnie, jeśli pani mówi o promowaniu. Najprościej jest to, że musimy mieć w ofercie takie usługi, tak, a wypromujmy poprzez imprezy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Ryszard. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja w pierwszej kolejności to chciałem pogratulować powiedział ilości, jak też jakości imprez, jakie odbywają się w Kazimierzu. Naprawdę jest to wszystko organizowane na takim poziomie, że można się tym szczycić. Ja tak patrzę tutaj na ten punkt czwarty w porządku, gdzie jest podsumowanie roku kulturalnego bieżącego. I mówimy tutaj w tej chwili o kalendarzu imprez kulturalnych na rok przyszły. Ciągle mówimy o Kazimierzu. Chciałem zwrócić uwagę, że my jesteśmy gminą. Działalność kulturalna odbywa się i toczy, krótko mówiąc, jest prowadzona w każdym sołectwie. I myślę, że ja nawet w tym momencie bym postawił taki wniosek do pani przewodniczącej, żeby zrobić tutaj takie posiedzenie komisji, gdzie omówilibyśmy właśnie mówilibyśmy o tym wszystkim, co się dzieje właśnie w sołectwach, w świetlicach wiejskich, w szkołach. Przecież to, co się dzieje, to, co w Dąbrówce chociażby się odbywało. Mieliśmy wspaniałe takie wizyty, bym powiedział, dzieci z Dąbrówki u siebie w Parchatce. To, co się dzieje w Jeziorszczyźnie, w Bochotnicy. W każdym sołectwie, tak jak zresztą tutaj pan Kamil wspomniał, wszędzie ta działalność jest prowadzona. Mało tego, i to nie chodzi o to, żebyśmy się chwalili. Chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie inspirowali, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować, organizować wspólne przedsięwzięcia. I tutaj chciałem podziękować panu dyrektorowi kokpitu za to, że podejmuje wyjątkowo w tym roku, co ja osobiście zauważam, jakoś tak inspiruje i szukam właśnie takiego sposobu, takiego wspólnego działania. I ja tutaj pana wspieram i chciałbym, żebyśmy tutaj doszli do takiego poziomu, że potrafimy wspólnie coś zrobić dla samych siebie. Ja rozumiem, że tutaj jest istotna sprawa promowania miasta, dbałość o turystów i tak dalej, ale też musimy dbać o poziom życia, w tym i jakiejś takiej działalności kulturalnej naszych mieszkańców. Powiem, że tak patrzę przez własne podwórko. Działalność kulturalna w sołectwach, przynajmniej tak jak w Parchatce, opiera się przede wszystkim na osobach wieku 60+. Największy problem, jaki jest, to jest kwestia pobudzenia aktywności młodszego pokolenia. Już nie mówię o dzieciach, młodzieży, chociaż z młodzieżą chyba jest najgorzej. I ja myślę, że tutaj wspólnie powinniśmy się zastanowić, co zrobić i jakichś środków użyć, żeby wzbudzić właśnie chęć takiego wspólnego działania. Już nie chodzi o działanie, chodzi o współistnienie. I tutaj pobudzam właśnie tą Radę Kultury, żebyśmy poświęcili takie posiedzenie, gdzie odbędzie się jakaś debata, wypracujemy jakieś wspólne wnioski, dokonamy jakieś podsumowania. Chciałem zwrócić uwagę, że co roku, zresztą tak jak w tej chwili Narodowe Centrum Kultury ogłasza programy wsparcia działalności kulturalnej. I to, co do tej pory biblioteka korzystała z tego, chciałem powiedzieć, że w ubiegłym roku Muzeum Nadwiślańskie dostało wsparcie na organizację zajęć animacyjno, takich warsztatowych, gdzie te zajęcia były prowadzone w poszczególnych sołectwach. I o tego typu właśnie działania chodzi.
Chciałem zwrócić uwagę, bo o tym tutaj nie słyszałem. Oprócz tego, że biblioteka skorzystała tutaj z tego wsparcia z Narodowego Centrum Kultury, chciałem powiedzieć, że do końca listopada Narodowe Centrum Kultury nabiera wnioski do swoich programów. Można uzyskać od 80 do nawet 100% środków na przeprowadzenie wszelkich imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, zajęć i tak dalej, i tak dalej. I zachęcam do tego, żeby z tego korzystać. Oczywiście no, trzeba się trochę, że tak powiem, opisać, no bo wiadomo, że nikt nikomu nie da na słowo, tylko trzeba po prostu wypracować po prostu jakieś zadania, które chciałoby się zrealizować. Po prostu ja bym apelował przede wszystkim i prosił o to, żebyśmy wspólnie zaczęli współpracować ze sobą właśnie w tym zakresie kultury. I ja się cieszę bardzo, że tak jak do tej pory jesteśmy zapraszani, czy Parchatka, ale to nie tylko, i Bochotnica, i Jeziorszczyzna, gdzie zresztą był czas, i z Dąbrówką, żeśmy, że tak powiem, tutaj wspólne jakieś takie spotkania organizowali. I o to właśnie chodzi. I tutaj bym prosił właśnie, no przede wszystkim kokpit, ale też i referat, bo myślę, że pan już wesprze każde działania, które będą tworzyć no, dobro wspólne. Także o to apeluję i prosiłbym, żeby jakaś kolejna komisja była poświęcona właśnie naszej kulturze i naszej działalności. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zanim może pan dyrektor i pani Justyna. Ze wszystkim się zgadzam, ma pan rację, ale realia są troszkę trudniejsze i gorsze. Mianowicie w Muzeum Nadwiślańskim jest dział pisania projektów, gdzie dwóch pracowników tylko pisze projekty. My takiego działu nie posiadamy, mamy dwóch animatorów, więc jest subtelna różnica między nami a muzeum i wiadomo, że nie jest to takie łatwe. Ostatnio pisaliśmy projekt na około 20 tysięcy do Ministerstwa Kultury w sprawie organizacji i wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym. Jeden pracownik u nas pisał ten projekt przez tydzień. W zeszłym roku składaliśmy pisaliśmy cztery projekty. No ten jeden nam, że tak powiem, wszedł. W tym roku też raz z zewnętrznych środków pozyskaliśmy zewnętrzne środki. Staramy się jak możemy, ale jednocześnie może to nie do końca jest dobry moment, żeby Państwu o tym mówić, ale jednocześnie ja w tym roku miałem dwa cykle pracy, że pracowałem 20 dni pod rząd. Więc naprawdę dwoje się i troje i robię wszystko, co mogę, żeby pewne rzeczy się działy. Natomiast dzień jest za krótki i mamy też pewne ograniczenia finansowe, więc to trochę jest tak, że nie da się wszystkiego i wiem, że zawsze można podać świetny przykład kogoś, kto zrobił to lepiej niż my, ale gwarantuję, że jest wiele rzeczy, które ten ktoś zrobił gorzej niż my. Bo są też takie rzeczy, w których my naprawdę robimy dużo. Jeśli chodzi o działalność wystawienniczą, warsztatową, pewną ofertę, choćby związaną na przykład z Uniwersytetem III wieku, który bardzo prężnie działa, praktycznie codziennie są, jak nie samba, to rumba, jak nie rumba, to zumba i tak dalej, więc no, coś tam się dzieje. To jest też imponujące. W tym roku, a propos tej edukacji i tej świadomości, my w zeszłym roku już prowadziliśmy, właściwie w tym roku wprowadziliśmy przed wakacjami taką zasadę, żeby organizować zajęcia w przedszkolu, takie powiedziałbym dodatkowe, edukacyjne, kulturalne, animacyjne. I rzeczywiście nasz animator przychodzi do przedszkola raz w tygodniu i z trzema grupami ma zajęcia, więc to jest tak, że to jest kilkadziesiąt dzieci, na które działamy jak możemy. Próbujemy jakby zaszczepiać tą kulturę, próbujemy animować ją. W reperkusji tego powstały dwie nowe grupy z zajęciami dla dzieci u nas w Ośrodku Kultury. Więc to jest trochę tak, że ja wiem, że moglibyśmy chcieć więcej, ja też chcę więcej, ale z drugiej strony, mówiąc krótko, też nie mam sumienia, bo wiem, że moi pracownicy też pracują 8 godzin i czasem się zdarza, że ten dzień jest długi. Wielokrotnie pracujemy w dziwnych godzinach, w trudnych godzinach, czasem nawet wieczornych i nocnych, więc to też jest tak, że
powiem szczerze, że chciałbym, ale wiem, że nie wszystkie z tych celów, o których Pan mówi, jesteśmy w stanie osiągnąć. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z sołectwami, z organizacjami działającymi na terenie gminy, jak najbardziej myślę, że warto by było spotkać się, połączyć siły, zjednoczyć i zastanowić się, zrobić taki, no, nazwijmy to troszkę raport na zasadzie, żebyśmy sami rozeznali, jakie mamy z jednej strony potrzeby, z drugiej strony możliwości, bo czasem niestety one są w pewnym dysonansie. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale na pewno jesteśmy coś w stanie zrobić i robimy. I dlatego tutaj myślę, że inicjatywa jest godna uwagi, żebyśmy stworzyli sobie przestrzeń. Może warto w Referacie Kultury i Komunikacji Społecznej lub u nas w Ośrodku Kultury zrobić spotkanie dla wszystkich tych organizacji, które chcą nawiązać współpracę, mają pomysły, mają energię, mają zapał, bo wiadomo, że często to jest ważniejsze niż pieniądze. Oczywiście bez pieniędzy nie da się działać, ale dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić przy jakimś budżecie, powiedziałbym skromnym, ale takim, na jakie mamy realne możliwości, bo tutaj też ja jestem też takim romantycznym idealistą, ale z drugiej strony realia nas troszeczkę ograniczają i tutaj jeśli rozeznamy taki kompromis pomiędzy tym, co byśmy bardzo chcieli zrobić, a tym, co możemy, to na pewno będzie lepiej niż jest teraz. Choć nie chciałbym, żeby wyszła taka konkluzja, że narzekamy i że jest źle, bo ja wiem, że jakby te spotkania też są po to, żebyśmy robili sobie taką konfrontację trochę właśnie naszych aspiracji i naszych możliwości lub ewentualnie potrzeb, które się pojawiają, więc dziękuję Pani Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców. Ja myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili wspólnie, może już w mniejszym gronie, bo teraz trochę to jest ten czas, ale wszystkich rzeczy nie rozwiążemy dziś, bo wiadomo, że to jest jakby złożony temat i że to są trudne wyzwania po prostu. Ja cały czas podkreślam to, że my w Ośrodku Kultury pracuję ja i dwóch animatorów, jeśli chodzi o te możliwości takie i tutaj też pewnych rzeczy nie będziemy w stanie zrealizować. Ale jak najbardziej jestem otwarty na to, żebyśmy stworzyli okazję do dyskusji i określili realnie i możliwości potrzeby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Justyna, proszę. Ja przepraszam, adwocem się. No to proszę bardzo. Ja tu jeszcze szybciutko, a propos tego, co mówi Pan Dyrektor, chciałam się też dołączyć, bo faktycznie, jeżeli chodzi o środek kultury, no tam też ma ograniczone możliwości. W związku z tym, że nawet jakby chciała składać projektów nieograniczoną ilość, no niestety, ale jest nawet już nie tyle, jeżeli chodzi o takie środki osobowe, ale o regulaminy. Więcej niż na przykład dwa projekty ministerialne złożyć nie można, jeżeli chodzi o jakąś jedną instytucję. Natomiast ja bym zachęcała stowarzyszenia, bo faktycznie, tak jak Pan mówił, i Narodowe Centrum Kultury, i Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Narodowej, oni faktycznie uruchomili projekty i również w Ministerstwie projekty to można składać do końca listopada. Tych projektów jest bardzo dużo, natomiast tak, jeżeli chodzi o samorząd, my po prostu jesteśmy wykluczeni. Nie ma projektu, na który byśmy mogli złożyć, bo po prostu samorząd nie może, natomiast mogą fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, instytucje różnego rodzaju. Jest naprawdę szerokie spektrum i zachęcałabym i stowarzyszenia, i różnego rodzaju organizacje do zapoznania się z tymi projektami. No, służymy pomocą po prostu w napisaniu takiego projektu, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby sami występować o projekty ministerialne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał być dobrze zrozumiany. Przede wszystkim ja absolutnie nie wypominam tutaj nikomu, a wręcz przeciwnie, jestem częstym bywalcą kokpitu i chyba nawet za często tam zaglądam i wiem, jak jesteście obciążeni i co robicie. Także jeszcze raz mówię, że gratuluję tego zaangażowania i tego wszystkiego, co się tam dzieje. Niemniej jednak tutaj te dwie instytucje, o których Pani wspomniała, jeśli chodzi o granty, to nie są jedyne. Tych programów jest naprawdę masę. I powiem tak, ja tak patrzę, i to właśnie dobrze, że Pan Dyrektor zauważył, że muzeum ma dwie panie, które zajmują się tylko projektami. I tak tutaj jest taka sugestia ewentualnie do Pana Burmistrza, czy nie zastanowić się, żeby stworzyć, czy ewentualnie no, jakoś wydzielić kogoś do tego, który by się zajmował właśnie opracowaniem wniosków, bo ja sam pisałem taki wniosek, wiem, że mi to zajęło 3 dni, ale udało się 30 tysięcy pozyskać.
A chciałem powiedzieć, że to tak jak w tej chwili z Narodowego Centrum Kultury można uzyskać środki od 30 tysięcy do 500 tysięcy, jeśli chodzi o działalność, jeśli chodzi o infrastrukturę, to od 500 do 5 milionów złotych. Także naprawdę to są pieniądze takie, o które warto po prostu spróbować przynajmniej walczyć. Także to jest taka moja podpowiedź. I co, no ja jeszcze raz chciałem podziękować kokpitowi przede wszystkim, panie dyrektorze, panu za to, że pan widzi potrzebę wsparcia tutaj tej działalności i takiego wspólnego działania. I niech pan tak trzyma dalej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Cydor. Ja może jeszcze powiem, oczywiście zawsze wszystko da się poprawić, natomiast też zwrócić uwagę, że my dostaliśmy kilkadziesiąt dofinansowań w tym roku. Wnioski, a nie jedno dofinansowanie. Wnioski składamy praktycznie na każde dofinansowanie, gdzie możemy złożyć, i tam, gdzie są kryteria jasne, tam z reguły te dofinansowania dostajemy. Natomiast tam, gdzie nie ma żadnych kryteriów, często dostają zupełnie projekty dla nas nieco niezrozumiałe. Więc nie do końca, nie zawsze rozumiemy jaka jest koncepcja, czy w jaki sposób te projekty są wybierane. Także oczywiście zawsze można wszystko poprawić, natomiast i pewnie byśmy mogli jeszcze mieć większą skuteczność, zatrudniając prywatną firmę doradczą, czy no, to osoby wyspecjalizowane od projektów unijnych, od projektów dofinansowań, średnie wynagrodzenia. Akurat mam z Warszawy, wynagrodzenie takich osób to jest około 40 tysięcy złotych. No to powiedzmy w lubelskim ich będzie połowa, no to 20 tysięcy miesięcznie dla takiej skutecznej osoby, więc tu jest też problem. Natomiast ma pan rację, oczywiście można to poprawić, tylko tak jak powiedziałem, jeśli porównacie państwo skuteczność gminy Kazimierz Dolny, liczbę składanych wniosków w stosunku do sąsiedniej gminy, to w ogóle to nie ma żadnego porównania. Jesteśmy zdecydowanie bardziej skuteczni i dużo więcej projektów robimy. A to, że muzeum zdobyło jedno dofinansowanie, okej, okay, bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że zdobyli to dofinansowanie, że dwie osoby, które tam pracują, takie dofinansowanie osiągnęły. Dziękuję bardzo. Może radny? Tak, to bardzo proszę. Panie burmistrzu, a do jakiej gminy pan nas porównuje? Bo ja mam porównanie ośrodków kultury. I powiem tak, wszystko można poprawić i należy tak robić. Że po to właśnie jest dzisiejsze spotkanie tutaj, po to jest ta komisja, żebyśmy podsumowali i powiedzieli, jak możemy to zrobić, żeby było lepiej. Ja powiem tak, ja na przykład byłam na wystawie w Dzwonnicy i za chwilę tego samego malarza, piękna wystawa, jeszcze większa, bo na większej powierzchni była w Muzeum Nadwiślańskim. Więc wydaje mi się, mnożenie tego wystarczyło tylko po prostu tej jednej wystawy nie zrobić i już by było troszeczkę czasu. I ja nie mówię tego złośliwie, ja mówię szukajmy rozwiązań, bo nie chodzi o krytykę, tylko o szukanie rozwiązań. Dzwonnica Kultury jest miejscem, trafiła nam się, prawda, bo był projekt napisany i ją mamy i cieszymy się niezmiernie, bo mamy ośrodek kultury, mamy informację turystyczną i mamy dzwonnicę i tam mamy ludzi. I tak jak pani Justyna tutaj, na pewno szybciej i łatwiej i wie gdzie znaleźć różnego rodzaju projekty, jeżeli zrobimy takie spotkanie, jak pan radny Rybczyński mówi, z różnymi podmiotami, które pracują na terenie gminy czy kołami gospodyń, to powiedzą nam, jakie mają potrzeby, a pani Justyna na pewno, jeżeli trafi na taki projekt, a częściej jest w internecie niż każdy z nas, to znajdzie taki projekt i powie, to pasuje do tych ludzi, oni na pewno z tego skorzystają. I o to chodzi. A później już pomoc w samym napisaniu, to albo znajdzie się ktoś w tej organizacji, kto napisze, albo przyjdzie do dzwonnicy i na pewno zyska pomoc. Także o to chodzi właśnie, żebyśmy starali się nie zatrudniać nowego pracownika, bo można i 100 pracowników zatrudnić. Mieliśmy pana w ośrodku kultury, który tutaj przyszedł i pięknie mówił zrobił ankietę i nie wiem, gdzie jest ta ankieta i pana nie ma.
ma. Więc to nie chodzi o ludzi, nie mnóżmy. Nie mnóżmy ludzi, ja nie jestem za tym, bo to są kolejne koszty w zatrudnieniu. Wykorzystajmy ludzi, a mamy ludzi naprawdę fachowców, którzy się znają na swojej pracy, wiedzą gdzie szukać i jak to zrobić. I tych ludzi w tym oczywiście pozytywnym znaczeniu wykorzystujmy. Pani Moniko, ja dokładnie to właśnie powiedziałem, że można zatrudnić fachowca za 20 czy 40 tysięcy, a my swoimi, dzięki swoim pracownikom zdobywamy kilkadziesiąt dofinansowań rocznych. A dzwonnica to jest doskonały przykład. To nie trafiło się. To jest znalezienie projektu i ciężka praca przy napisaniu wiele godzin, przy napisaniu projektu, spełnieniu wszystkich warunków i dzięki temu dostaliśmy dofinansowanie. Także to jest jeden z doskonałych przykładów takiej pracy. Ja tylko powiem, że wiem, że są śpiewniki wydrukowane na 11 listopada i jestem ciekawa, czy one są wydrukowane z projektu, czy wydane są nasze pieniądze. Nasze pieniądze. No właśnie, a można było napisać projekt. I o to mi chodzi. Nie, na przyszłość można dopisać, spróbować napisać projekt, bo na takie rzeczy też są rzeczywiście dofinansowania. Więc na przyszłość można dopisać, napisać taki projekt. Natomiast tu pomysł ze śpiewnikiem takim czymś takim bardziej trwalszym, większym. Zresztą tu bardzo dziękuję panu radnemu Rybczyńskiemu, bo to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby takie śpiewniki rzeczywiście były. No to tu już nie było czasu, żeby tu występować o dotacje. Chcieliśmy, żeby te śpiewniki były gotowe na święto. Natomiast na przyszłość oczywiście tak. Dziękuję bardzo, pan radny Ruchnie. Dużo zostało powiedziane i wiele wątków, jakby, które się ze sobą przeplatają i w pewnym sensie każdy jeden od drugiego wątku zależy. Może zacznę od podziękowań, bo uważam, że należy podziękować za pomoc i wsparcie, jeżeli takie zostało udzielone. Dziękuję Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury w szczególności za to, że wsparł też naszą inicjatywę taką lokalną mieszkańców przy pikniku rodzinnym, tą taką uprawę kulturalną. Dziękuję też przede wszystkim za ten wkład pracy, który poświęcają pracownicy i dzwonnicy i Ośrodka Kultury. Również cieszę się bardzo z tego, że dzwonnica powstała. Sami Państwo pamiętacie, że były różnego rodzaju wątpliwości, czy taki podmiot powinien u nas funkcjonować. Ja uważam, że powinien i dobrze, że tak się stało, bo nawet mając dwie takie instytucje, widzimy, ile jeszcze pracy jest do zrobienia, ile jeszcze więcej można robić. Też nie chciałbym, żeby... Może tak, pewnie wszyscy mamy oczekiwania wobec... tej pracy, która już została zrobiona. Zawsze możemy powiedzieć, że można zrobić coś więcej, coś lepiej, napisać więcej wniosków, pozyskać więcej pieniędzy. Zgadzam się z tym również, natomiast uważam, że trzeba spojrzeć na to też dość obiektywnie i popatrzeć może nie tyle wstecz, bo raczej ja jestem osobą, która patrzy do przodu, a nie do tyłu, natomiast wnioski pewne trzeba wyciągać z tego, co się wydarzyło. I uważam, że cały czas jesteśmy na takiej wznoszącej w kwestii organizacji, przygotowania kalendarza całego w ciągu roku, zaangażowania mieszkańców, i tu nie mam na myśli tylko Kazimierza Dolnego, ale też i mieszkańców Sołectw, wsparcia tych mieszkańców w tych działaniach. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to tutaj, co mój przedmówca, pan Ryszard, wspominał, że powinno być może więcej pracy też w tym kierunku, żeby angażować, aktywizować tych mieszkańców. Ja uważam też, że mieszkańcy powinni sami wskazywać miejsca, gdzie potrzebują tego wsparcia. Tak jak to robimy, myślę, tutaj pan Ryszard jest też świetnym przykładem, i stowarzyszenie, które działa, i Farchatka jako miejscowość, czy Witoszyn, czy w Jeziorszczyźnie, czy nawet u nas w Wierzchoniowie, że jeżeli mamy jakieś potrzeby i jest taka oddolna inicjatywa naszych mieszkańców, zawsze przede wszystkim uważam, że mamy gdzie się zwrócić. To jest bardzo ważne, bo jeżeli przyjdziemy do kokpitu, czy nawet przyjdziemy do dzwonnicy, to zawsze tą pomoc otrzymamy. I myślę, że tu trzeba też pokazywać ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić, to jest gdzie się zwrócić.
I tutaj mówiliśmy też o promocji Kazimierza jako imprez i tak dalej. Ja uważam, że musimy pracować nad tym wspólnie razem wszyscy, żeby stworzyć ofertę, która będzie bardzo atrakcyjna i będzie wydłużać pobyt turysty w naszej gminie, ogólnie mówiąc, tak, na naszej gminie. No i tutaj nie dotykam może sedna jakoś sprawy, co tak naprawdę zrobić. I myślę, że warto by było się zastanowić, bo my możemy bardzo dużo górnolotnych słów powiedzieć, tak, że powinniśmy coś stworzyć i tak dalej, ale mówimy ciągle ogólnikami. I warto by było może zwrócić uwagę i zrobić sobie taką analizę, czy to, co do tej pory się wydarzyło, nawet w tym roku kalendarzowym, czy przyniosło to zamierzone efekty. Ja uważam, że przyniosło. Więc należy to utrzymać na tym poziomie, jeżeli tylko będą siły i środki, a przede wszystkim dołożyć jeszcze coś więcej, jeżeli jesteśmy w stanie. To, co mówiła na przykład pani Monika, warto jest pokazywać w naszej gminie miejsca też poza Kazimierzem, bo Kazimierz, jeżeli gdzieś powiemy, że jesteśmy z Kazimierza, w każdej części Polski każdy o Kazimierzu słyszał, wie, że to jest piękne miejsce, atrakcyjne. Jeżeli dopracujemy tą ofertę naszą do takiej sytuacji, że turysta, który do nas przyjedzie, a widać jest, że jest większy ruch rowerowy, pieszy, ja już nie mówię o kładach i krosach, na terenie poza Kazimierzem, bo naprawdę przez Wierzchoniów i to nawet teraz, w tym okresie, mnóstwo rowerów ścieżkami. Może to wrócić też do tematu, gdzie rozmawialiśmy o szlakach. Przynajmniej spróbować w jednym roku stworzyć taki szlak rowerowy po terenie całej gminy, nazwać go, wybrać miejsca, które można odwiedzić w danej miejscowości, jakieś punkty takie, co kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, które dla nas lokalnie, nie wiem, nawet te nazwy lokalne wykorzystać, które są. Może to nie trzeba to jakiegoś wielkiego nakładu, nie wiem, finansowego, tylko po prostu to zebrać. I może być to też dodatkowa atrakcja dla turystów. I to może też zachęcić do dłuższego pobytu w naszej gminie. Coś jeszcze chciałem... Dużo wątków było, więc jeżeli coś, to jeszcze zabiorę głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Tak, pan Leszek Dołęga, proszę. Tak, żeby być dobrze zrozumianym. Tak jak pani Monika powiedziała, tu nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem krytykowali, bo ja też tak czasem obserwuję tu w tej naszej dyskusji, że ktoś coś powie, a zaraz tu ktoś poczuje, że to jakby do niego się sprawa dotyczy i zaraz pokazuje ad vocem, że tu jest dobrze. Ale żebyśmy podeszli do tego z taką pokorą troszkę, bo to taki czas jest teraz, żeby wyciągać wnioski z tego, co może nie do końca wyszło dobrze, bo my w Kazimierzu, w gminie Kazimierz, na promocję wydajemy bardzo dużo. Ja to tak mówię na podstawie spotkania, które kilka lat temu było w Kazimierzówce. Pan burmistrz to pamięta, to spotkanie. Jeszcze przez pana Mazurka organizowane i wtedy tam właśnie na temat turystyki było takie spotkanie na górach w tym hotelu. Jakie pieniądze? Duże pieniądze. Ale jakie? Duże pieniądze. To znaczy się tak, ja pamiętam to spotkanie, kiedy tam byli przedstawiciele z wielu z wielu gmin turystycznych w Polsce, ale i nie tylko w Polsce. Było spotkanie Euroart. Tak, tak. Ale też mówiło się na temat właśnie promocji miast i jak sobie przypominam wypowiedzi osób tych, które tam uczestniczyły w tym spotkaniu, to po prostu
no niektórzy wręcz zazdrościli nam, ile my wydajemy. Przepraszam pani radną, ale po pierwsze nie uczestniczyli tam włodarze miast, więc trudno mówić o konkretach, bo człowiek, przedstawiciel, nie wiem, konfraterni kazimierskiej, myślę, że nie wie, jakim budżetem na promocję dysponuje miasto Kazimierz Dolny. Po drugie, to był rok 2019, więc może wróćmy do dzisiejszych jakby realiów i opierajmy się na konkretach. Bo samo rzucanie haseł, wydajemy stosunkowo dużo na promocję, no nawet nie potrafi pan powiedzieć, ile wydajemy na promocję, ale określa pan, że stosunkowo dużo, bo gdzieś coś pan usłyszał. Prosiłbym przejść do konkretów. Panie burmistrzu, mówię, że stosunkowo dużo, bo jak sobie zsumowałem pozycje, które u nas w budżecie są związane z promocją różnego rodzaju imprez turystycznych, to to wychodziła kwota w porównaniu z innymi miastami duża. I teraz, panie burmistrzu, może pozwoli pan, że skończę, dobrze? No, oczywiście mamy prawo się różnić zdaniami i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? Podstawowym problemem w Kazimierzu jest sezonowość. To, że u nas w sezonie letnim mamy turystów i tutaj pan burmistrz pewnie ma rację, że niejednokrotnie tych miejsc noclegowych brakuje, jest problem ze znalezieniem miejsca noclegowego, natomiast w okresie jesienno-zimowo-wczesnowiosennym no Kazimierz świeci pustkami po prostu. To się wiąże z problemami dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność gospodarczą, że owszem, zarabiają latem i to dobrze zarabiają, natomiast w okresie zimowym albo zamykają działalność, albo no, dokładają do interesu po to, żeby utrzymać pracowników. No takie są po prostu realia. Jest teraz kwestia taka, jak powinniśmy wydawać te pieniądze na promocję, żeby wydłużyć po prostu sezon. Co zrobić, żeby ten sezon nie trwał w Kazimierzu 3-4 miesiące, tylko żeby on trwał 12 miesięcy. Oczywiście jednakowo równy nie będzie, no to bądźmy realistami, prawda? I dlatego ja zawsze mówiąc o promocji kazimierskich wąwozów, mówiłem, że to jest doskonały sposób na to, żeby ten sezon turystyczny wydłużyć, bo z piękna kazimierskich krajobrazów możemy korzystać zarówno latem, jak i w zimie. I po prostu to napędza koniunkturę gospodarczą. I oczywiście to, co mówił przed chwilą pan Jakub, co ja niejednokrotnie na poprzednich spotkaniach mówiłem, z czym się tutaj spotykamy, prawda, to jest to, żeby tak zadziałać, żeby do świadomości ludzi w Polsce dotarło, że tu można świetnie spędzić czas, nie tylko w okresie letnim. I dlatego to, co pani Monika mówiła, jest bardzo ważne, żeby się spotkać w gremium osób, które mają do czynienia z tą turystyką, czyli to są przewodnicy, to jest ośrodek promocji turystyki przy kokpicie, to są osoby prowadzące działalność gospodarczą, to jesteśmy również my radni, którzy jesteśmy tym zainteresowani, którzy uchwalamy to prawo miejscowe, którzy decydujemy o tym, na co i jak te pieniądze są wydawane, żebyśmy po prostu każdy mógł od siebie powiedzieć, jak to widzi, żeby zrobić taką burzę mózgów, z której no, być może wynikną ciekawe pomysły. Ja nie chcę przesądzać w tym momencie, w którą stronę to ta dyskusja pójdzie, ale z takich dyskusji właśnie w tym martwym okresie, kiedy teraz po prostu można się zastanowić, no wiele może wyniknąć i do tego po prostu namawiam, żebyśmy, tak jak mówię, tu w Kazimierzu wiele dobrych rzeczy się dzieje, ale na pewno wiele rzeczy da się jeszcze poprawić, a najważniejsze jest to, żeby było mniej tej sezonowości, żeby po prostu podmioty gospodarcze, które działają, mogły sobie spokojnie tutaj w tym okresie zimowym no,
wytrzymać tak, żeby nie dokładać do interesu. Bo tak, pokoje w okresie zimowym przeważnie się wyrejestrowują albo działają gdzieś tam po cichu, na dziko, prawda? No i nie o to nam chodzi tutaj. Chodzi o to nam, żeby ten okres jednak był lepszy, gorszy, ale cały czas, żeby on trwał. I jak to zrobić, to powinniśmy właśnie na ten temat dyskutować i ja zachęcam do takiej dyskusji. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Panie radny, to nie o to chodzi, czy my się różnimy w pewnych kwestiach, czy się nie różnimy, tylko od byłego przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury oczekiwałem więcej konkretów. Natomiast w swojej wypowiedzi pan powtarza utrwalone już slogany, frazesy, sezonowość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast brakuje konkretów. No, mówi pan, że wydajemy stosunkowo dużo na promocję i to w sezonie. No ale to też jest czymś podyktowane. No jeżeli państwo się nad tym chociaż trochę zastanowicie, to wiecie, że gro festiwali, w których my jako miasto uczestniczymy jako współorganizator, odbywa się właśnie w tym sezonie letnim, więc no trudno, żeby te pieniądze wydawać na inne cele i w innym okresie. Nie zgodzę się też z tym, że nie próbujemy promować miasta w inny sposób, bo właśnie organizują czy Skrzydła nad Kazimierzem we wrześniu, czy turniej Old Boyów, który jakby poszerza swoją ofertę w październiku, czy później Jarmark Świąteczny w grudniu, a jeszcze wcześniej ostatni weekend września, kiedy w tym roku niejako ratowaliśmy organizację Jarmarku Jesiennego, Święta Jesieni. Więc to są działania, które powodują, że ten sezon turystyczny staramy się wydłużyć i Jarmark Jesienny pokazał, że to się udało, frekwencja naprawdę dopisała. Jarmark Świąteczny i ubiegłoroczny, mam nadzieję, że tegoroczny będzie podobnie wyglądał. I tutaj korzystając z okazji, że jestem przy głosie, to ja bym chciał bardzo podziękować tutaj panu dyrektorowi Skrzeczkowskiemu, podziękować pracownikom urzędu, pracownikom dzwonnicy, pani Justynie, panu Mateuszowi, bo szanowni państwo, oni wykonali w tym roku naprawdę bardzo dużo pracy przy organizacji tych imprez. Każda taka impreza wymagała dużego zaangażowania pracownika w różnym czasie. Często to było poza godzinami pracy, mieli zajęte weekendy i ja bardzo to doceniam, tym bardziej, że tutaj i pan dyrektor i pracownicy urzędu wiedzą, że no ja od nich bardzo dużo wymagałem w tych kwestiach, po to właśnie, żeby te imprezy się udały, żeby cieszyły się dużą popularnością. Byłem przy tych pracownikach, przy organizacji dosyć blisko, więc naprawdę wiem, ile ich to trudu i pracy kosztowało, dlatego doceniam to, co zrobili w tym roku i bardzo, bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Okej, to jeszcze chciałem a propos tej promocji, no bo my de facto na promocję miasta jako taką nie wydajemy pieniędzy. My promujemy miasto poprzez wydarzenia, na które przyjeżdżają turyści i w ten sposób promujemy miasto. Natomiast co do sezonu, ten sezon bardzo się wydłuża, to wystarczy dowolnego spotkać mieszkańca. Jak kiedyś wyglądał mieszkanie Kazimierz w październiku, jak wyglądał ten październik na przykład. Czy państwo pamiętacie, że kiedyś w październiku było kompletnie pusto w Kazimierzu, nie było nikogo w tygodniu? To zupełnie inaczej w tej chwili wygląda. Co do imprez, nic się nie dzieje. Nie, cały czas się dzieje, nawet w Święto Niepodległości jest wieczorem impreza w Kazimierzu, bardzo ciekawa. Także jeśli ktoś chce dla siebie coś znaleźć, to każdego dnia de facto, a na pewno już w weekendy nawet teraz te imprezy się odbywają. Także ten sezon wygląda zupełnie inaczej. Spotkać oczywiście się możemy, zawsze warto się spotkać, zawsze warto jest porozmawiać. Proponuję, że może w takim razie, gdyby na przykład dzwonnica na pewno chętnie zbierze kilka pomysłów i myślę, że to byłby dobry początek rozmowy, po prostu zebranie tych pomysłów i wtedy dzwonnica zbierze te pomysły i zaprosi, zorganizuje spotkanie, zaprosi wszystkie osoby, te, które zgłosiły swoje pomysły, plus te osoby z komisji, osoby, które aktywnie działają w Kazimierzu na takie spotkanie, żeby wstępie wspólnie ustalić, co warto zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Kolec.
No właśnie. Ja tylko trzy konkrety chciałem podać. I pytanie do pana burmistrza, czy w ogóle władza wykonawcza jest w ogóle zainteresowana na współpracę z radnymi, czy z organizacjami i w ogóle w kierunku jakiejś zrównoważonej ekspansji, czy przedłużenia tego sezonu, umownie to nazwijmy. Bo przyjmijmy taką rzecz. Były jakieś propozycje, które miały docelowo pozytywnie odbić się na atrakcyjności przebywających w mieście gości. Nie na kilka godzin, tylko oczywiście na przybywających na dłużej niż dzień. Chodziło o konkretne temat wąwozów, ale wąwozów w sensie przywrócenia ich do oczyszczenia ich i przywrócenia ich do dawnej świetności. Oczywiście nie w rozumieniu, jak to miało miejsce dekady temu, gdzie one były uczęszczane przez pojazdy, czyli głównie wozy konne, ale żeby ich oznakować i oczyścić. Były takie wnioski składane 2 lata temu. Radni sami nic nie mogą zrobić bez zgody czy bez akceptacji władzy wykonawczej. Prosta sprawa. Z panią Wolną podjęliśmy takie działanie, że drobna rzecz. Przesuniemy pomnik poświęcony krwawej sirocie na ulicy Cmentarnej. I może ja dodam, bo słuchający nas pomyślał, że chcemy ten głaz przesuwać. Nie, nie, nie. Chodzi o krzyż wykonany z autentycznego drutu. Tak. Czczący pamięć rozstrzelanych w tym miejscu Kazimierza. Ale do czego zmierzam? I sprawa by była załatwiona, ale Miejski Zakład Komunalny, który jest niezbędny do tej pracy, potrzebuje dokument w postaci zlecenia z Urzędu Miasta w razie co, żeby uniknąć jakichś tam problemów. I proszę Państwa, jest pewne wąskie gardło w urzędzie, które nie pozwala nam, no że tak powiem, czy innym osobom no, szybciej wdrażać pewne pomysły czy rzeczy. No, uważałem, że posprzątanie wąwozów, ja cały czas z uporu maniaka będę mówił, że pierwszy raz w historii, w 15 roku, został oczyszczony wąwóz cmentarny, pierwszy raz po niemal 40 latach, gdzie zalegał śmieciami. Wszyscy ci, którzy znają ten przypadek, wiedzą, o czym mówię, i w podobnym kierunku można i powinniśmy działać. Nie wszystko da się zrobić rękami. Do pewnych rzeczy są potrzebne inwestycje i bez zaangażowania burmistrza nie da się tego zrobić. A już konkretnie mówię, leży wniosek od 19 roku. Wręcz konieczne jest utwardzenie, czyli spowodowanie przejezdności plebanki po to, żeby odciążyć miasto. Chociażby, żeby skierować tam czy ruch pieszy, czy chociażby ten Meleksów, zresztą połączyć to ze Słoneczną. Zresztą historyczna droga, więc tutaj nie ma, jest tego, ale bez władz miasta tego nie damy zrobić. Kolejną rzeczą, którą chyba temat wraca od 15 lat, stworzenie w mieście zielonego rynku. I tutaj jeszcze nawiążę do głosu, nie wiem kto to powiedział, że rolnictwo w naszej gminie już nie będzie, że to już jest przeszłość. Absolutnie z tym się nie zgodzę. To jest właśnie w obecnej sytuacji globalnej drobne gospodarstwa rodzinne wrócą do łask i jest to dodatkowy atut w naszym przypadku, gdzie jest to możliwość stworzenia doskonałego produktu lokalnego, jakim jest
zdrowa żywność. Ale ja nie o tym mówię, zaraz wrócę do tego. Chodzi o zielony rynek, gdzie założeniem było, żeby targ w wyznaczonym miejscu miasta był przez 7 dni w tygodniu. To jest oczywista oczywistość. Tak jak co to spowoduje, no to nie będę mówił, bo wystarczy przejść po tych trasach spacerowych, gdzie przy każdej bramie są porzeczki czy produkty, gdzie dzieciaki, na początku to był pomysł dzieci, które wystawiały produkty, bo to był niezły interes. Teraz w każdej bramie to jest. A moim zdaniem powinno to być w centralnym miejscu miasta, plus świetny pomysł mieszkańców Parchatki, gdzie jest komentowane to było w całej Polsce, nawet stacje komercyjne to zajawkę pokazywały. To jest jeden z kierunków, którego nie można wykluczyć. Którego nie można wykluczyć, bo to jest konieczne. I jeżeli my do tego przejdziemy w taki sposób, że będzie zainteresowanie tym, no to oczywiście można tych pomysłów podsuwać i można to razem robić. No nie wszystko będzie robił burmistrz i nie to, że tam będzie kolejka z pomysłami, bo tego się nie da. Ale wiele rzeczy można zrobić samemu. Co możemy zrobić, to robimy. Prosta sprawa. Od 2 lat leży wniosek i prosiłbym pana burmistrza, żeby odpowiedział. Prosta, banalna rzecz, ale jednak pokazująca coś dla turystów, która każdy widział, ale nie było to zauważone. Formalna rzecz. Ustanowienie pomnikiem przyrody drzewo grabowe, które jest, już sprawdziłem, jest po prawej stronie Wisły, czyli w naszym województwie i przyległych, jest to jedyny egzemplarz graba na górach. Leży ten wniosek od 2 lat i nie można spowodować, żeby jednak to Rada się zajęła i przegłosowała, żeby była kartka papieru A4. Problemu to już, nie ma. To już odpowiadam. Wniosku nie ma. Jest pismo pana Janusza Kowalskiego w sprawie ustanowienia grabu pomnikiem przyrody. Zebrała się komisja z uczestnictwem radnych. Po oględzinach komisja uznała, że temat zostaje zawieszony. Z punktu widzenia burmistrza, jeśli Rada podejmie taką decyzję, żeby ustanowić to pomnikiem przyrody oraz przekona prywatnego właściciela, bo drzewo znajduje się częściowo na prywatnej działce, to oczywiście burmistrz z takim działaniem dalej wystąpi. Natomiast jeśli chodzi o te wcześniejsze pomysły, to zgłaszał pan tutaj bardzo jedną korzystną propozycję, o której rozmawialiśmy rzeczywiście, ale formalnie nie było dalszego dowodu, czyli tabliczki oznaczenia nas, wąwozów. Mieliśmy tą dyskusję rzeczywiście. To są wysokie koszty, ale warto by to wrócić. No i jedną dla mnie nieakceptowalną propozycję, czyli utwardzenie plebanki. To jest w ogóle dla mnie jakiś absurd, żeby jeśli my chcemy promować wąwozy, to jest miejsce, które jest akurat wąwozem, gdzie wiele osób przychodzi i to jest blisko centrum, to utwardzanie tego jest absurdalnym pomysłem. Ale tak na marginesie, to rzadko pan tam bywa najwyraźniej, bo chce pan, żeby to udrożnić. Wąwóz Plebanka jest przejezdny. W całości można przejechać, tylko tam jest zakaz ruchu, tak jest organizacja ruchu. Więc, no cóż, co więcej mogę powiedzieć? Tyle, jak dziękuję. No i widzi pan, mogę kontynuować? Proszę. I to jest pewna różnica, która jest no, postrzegana szerszego, bardziej niż pod nogi, tylko ponad horyzont. Żeby rozwiązać problem miasta, między innymi komunikacji, trzeba odciążyć miasto z pojazdów. Trzeba zrobić przejezdnym, nie mówić z budową drogi, przejezdnym dokładnie tak, jak to robi burmistrz w innych wąwozach, utwardzić wąwóz tak, żeby stał się przejezdnym. Zarówno ulica Plebanka, znaczy zarówno wąwóz Plebanka, jak i wąwóz Norowy Dół. To są oczywiste oczywistości. To spowoduje, że pojazdy typu Melex nie będą jeździły między Królem Kazimierzem a Rynkiem, czy między Cmentarzem a Rynkiem, czy Korzeniowym a Rynkiem, tylko będą
pokazywały również miejscowości typu Skowieszynek, Rzeczyca i tak dalej. Teraz z punktu widzenia, z punktu technicznego... Przepraszam, ale nie rozumiem, jak utwardzenie plebanki i narodowego pan... pozwoli pokazywanie Skowieszynka i Rzeczycy. Pomijając już to, że Narowy Dół jest w 80% na prywatnych działkach. Tak jak wszystkie inne drogi. Nie, proszę pana. Większość dróg. Dobra, ja już kończę, bo na drogach gminnych. Dziękuję pani przewodnicząca, ja już skończyłem. Dziękuję bardzo panu. Proszę bardzo, jeśli pan ma taką wolę, proszę złożyć wniosek o utwardzenie plebanki i utwardzenie Narodowego Dołu. Leży wniosek od 19 roku, jakby się pan zapoznawał z dokumentami Janusza Kowalskiego, poza tym ile ma metrów kwadratowych powierzchni użytkowej domu, to by pan to wiedział. Dziękuję. Przepraszam, nie mam pojęcia, ile ma pan powierzchni użytkowej domu. Wiem tylko z pana oświadczenia majątkowego, że ma pan 50-metrowe mieszkanie o wartości 40 tysięcy złotych. I bardzo jestem zainteresowany, gdzie takie mieszkanie można kupić. Dziękuję. Ja krótko się odniosę do plebanki, no bo wniosek oczywiście pana radnego jest w urzędzie z 19 roku, natomiast no, pan radny chyba w swojej jakby dociekliwości nie wie, czy nie wiedział o tym, że już bodajże w 2017 czy 2018 roku, w tej chwili trudno mi sobie przypomnieć datę, konserwator jasno postawił nam zakaz utwardzenia wąwozu plebanka. A nawiązując do Norowego Dołu, pomysł oczywiście jest jak najbardziej godny uwagi i można się nad nim pochylić, nad realizacją tego pomysłu. Tylko, Szanowni Państwo, my też musimy wziąć pod uwagę koszty z tym związane. Mamy wiele dróg w gminie, z których korzystają mieszkańcy, a mają problem z ich przyjezdnością. Infrastruktura na terenie gminy, właśnie a propos plebanki, czyli infrastruktura związana z kanalizacją deszczową wymaga interwencji, wymaga naprawy i to są naprawdę gigantyczne koszty. Więc teraz musimy sobie zadać pytanie, co jest w tej chwili ważniejsze dla nas, czy naprawa, czy utwardzenie dróg, z których korzystają w tej chwili na bieżąco mieszkańcy, czy skupienie się na wykupie działek pod przyszłą drogę w Norowym Dole. Przypominam nakłady związane z realizacją samej inwestycji, tylko mówię w tej chwili o pieniądzach, które pozwolą nam przygotować dokumentację do tej inwestycji. Więc dlatego ten pomysł jest odłożony na półkę, natomiast nie twierdzę, że to jest pomysł nie do zrealizowania, bądź że on jest zły. Natomiast on musi poczekać na swoją kolej. Uważam, że są bardziej priorytetowe zadania, które musimy wcześniej zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Ja tylko tak jeszcze, no, stanę w obronie pana burmistrza, no bo jednak słowa, że pan burmistrz się plebanką nie interesuje, nie są prawdą, ponieważ w tym roku przy opadzie ostatniego śniegu cała plebanka była naprawdę niedrożna, była ogromna ilość drzew, które się powaliło i strażacy z Kazimierza, z Dąbrów Kwitoczyna usuwali bardzo długo, żeby można było spacerować dalej plebanką. Także zdjęcie na Facebooku wszystkie straże udostępniały, można sprawdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy ten punkt, ale trochę źle się stało, bo pan dyrektor kokpitu musiał wyjść, a ja chciałabym podsumować ten punkt jednak, bo takie odniosłam wrażenie, przysłuchując się, że dziękujemy tak, żeby nie podziękować. Chwalimy tak, żeby nie pochwalić. No, a to nie jest fajne, bo to jest takie... Może nie podcinanie skrzydeł, ale wyrywanie piórek. Tak to z tych skrzydełek. I ja to przynajmniej tak odbieram. Ja myślę, że do pana dyrektora jakoś dojdzie podziękowanie za jedną imprezę, której nie wymienił, a która moim zdaniem była rewelacyjna i dobrze byłoby, żeby była cykliczna. Mianowicie 30 października impreza wspominkowa artystów, nie tylko artystów, związanych z Kazimierzem, którzy od nas już odeszli na przestrzeni. To była cezura czasowa około 20 lat.
Dawno nie byłam na tak ciekawym spotkaniu, powiem szczerze, i tak szczerym, takim, no bo jeśli głos zabiera najbliższa rodzina i nie stawia pomniczka, a mówi naprawdę, jaki ktoś był, no to to chyba trzeba docenić, a pan dyrektor świetnie to zorganizował i z wielkim wyczuciem, z wielką taką empatią poprowadził, a to nie było takie proste. Także za to chciałam bardzo serdecznie podziękować po prostu i pochwalić, bo mówię, to te dzisiejsze takie podziękowanie i chwalenie to było takie nie do końca, żeby przypadkiem ktoś nie poczuł satysfakcji. Przechodzimy do punktu 5. Dyskusja na temat korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, hal widowiskowo-sportowych, sal gimnastycznych, boisk sportowych. Mamy uchwałę, która obowiązuje od kilku lat, no ale to troszkę realia się zmieniły i uważam, że trzeba by się zastanowić nad zmianą tej uchwały, ale oddaję głos tutaj Kamilowi, który bardziej ten temat zgłębił i właściwie był inicjatorem poruszenia tego tematu dzisiaj. Dziękuję za głos, Pani Przewodniczącej. No tak, zgadza się, ponieważ od kilku lat prowadzę klub sportowy tutaj, który lokalnie występuje jako gminny. I jest taka sytuacja, że po prostu z panią dyrektor tutaj z Ochotnicy rozmawialiśmy, jest to jedyna hala, którą posiadamy w naszej gminie. Według tej uchwały kluby sportowe, działalności na terenie naszej gminy mogą korzystać za darmo. Jednak no, ja rozumiem stanowisko pani dyrektor, że utrzymanie takiej hali no, to jest w obowiązku gminy i wymaga dużo więcej czasu, poświęcenia, jak i dodatkowych pieniążków. Dlatego też chciałbym jakoś wesprzeć pan dyrektor, żeby w jakiś sposób można było też dopracować tą uchwałę i też, żeby po prostu zrekompensować dodatkowy czas, który musi tu szkoła poświęcać, aby ten obiekt funkcjonował tak jak należy, żebyśmy mogli wszyscy z naszej gminy z niego korzystać, cieszyć się, no bo nie oszukujmy się, ta hala też tam idealna nie jest, bo sami wiemy, że był ostatni temat poruszany, że dach cieknie i to bardzo szybko po wybudowaniu był ten problem. Dlatego też mówię, ja jako osoba, która między innymi korzysta z tej hali, to też jestem za to, żeby tak trochę zaktualizować tą uchwałę. Na pewno też tam musimy podpunkty niektóre zmienić, bo jest jeszcze tam widnieje, że w gimnazjum nie ma czegoś takiego, już teraz musimy to zmienić na szkoły ponadpodstawowe. I dlatego chciałbym, żeby Państwo też się wypowiedzieli w tej sprawie, może Pani Dyrektor też jest tutaj obecna. Dziękuję za obecność. Dopowie jeszcze parę słów. Dziękuję na ten moment. No cóż ja mogę powiedzieć, to tak jak rozmawialiśmy, po prostu uważam, że tę uchwałę, która obowiązuje, a ona była stworzona po oddaniu sali gimnastycznej w Bochotnicy i głównie tam chyba chodziło o trwałość projektu i dlatego były tam wymienione podmioty, które mogą bezpłatnie korzystać z tej sali. Między innymi były to kluby sportowe, szkolne, uczniowskie kluby sportowe i kilka tam podmiotów jeszcze było wymienionych. Nie wiem, no jeżeli Państwo uważacie, że nadal te podmioty mogą bezpłatnie korzystać, to taką Państwo podejmiecie decyzję. Szkoła generalnie pieniędzy w swoim budżecie z wynajmu sali nie ma, tak czy inaczej, bo to są wpływy do budżetu miasta. No my, nie ukrywam, że szkoła generuje koszty przez to, że wypożycza te sale, wynajmuje. No bo wiadomo, i wody jest więcej zużywanej, i prądu więcej. No i generalnie zużywa się obiekt jako taki. No ale to tutaj myślę, że też dbając o budżet miasta, to trzeba pomyśleć może o zwiększeniu też stawek, opłat. Ostatnio przez tą pandemię nie wynajmowałam w ogóle sali, bo nie miałam możliwości przeprowadzenia dezynfekcji i tak dalej. No nie mamy takich możliwości, ja nie mam pracowników, mam tylko sprzątaczki. Konserwator jest na umowie zleceniu, więc nie mam osoby odpowiedzialnej tylko i wyłącznie za salę gimnastyczną, a to trzeba by było wiele tam pracy wkładać po każdym wynajmie. Czyli te, no, generalnie ze względów bezpieczeństwa nie wynajmowaliśmy.
No teraz się pojawiają już chętni, będzie myślę ich trochę. Jakieś wpływy do budżetu miasta były z tego wynajmu. Także tutaj no tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że uchwała pochodzi z roku 2013 i ówczesne 50 zł brutto za godzinę, to nie jest dzisiejsze 50 zł brutto za godzinę. Nawet nie jest to ubiegłoroczne 50 zł. Także myślę, że chociażby ze względu na to należałoby uaktualnić tę uchwałę mającą już prawie 10 lat. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Pruch. Ja mam pytanie, panie dyrektor, czy teraz jakie zainteresowanie jest większe już salą, czy to się zgłasza poza tymi, tak jak orły, czy stałymi zainteresowaniami? No, jest pan Kamil tutaj ze swoim klubem sportowym, orły, tak, no i nasz UKS, a poza tym na razie nie było chętnych. Ja mam też taką propozycję, tylko będę potrzebował wtedy pomocy na pana pańska, bo jest uchwała o sporcie, którą gmina Kazimierz przewiduje co roku środki w budżecie na przyszły rok. Tam jest zapis, że kluby sportowe mogą korzystać z dotacji na wynajmowanie jakichś sal gimnastycznych czy innych obiektów sportowych. Czy byłaby taka możliwość, jeżeli te kluby, które są uprawnione, trzy w naszej gminie, mogłyby w ten sposób, że tak powiem, część swoich tych środków przekierować na to, żeby były bezpośrednio później kierowane za opłatę dla szkoły pochotnicy? Bo to płatnikiem będzie mimo wszystko klub, ale będzie musiał płacać pieniążki na konto gminy zwrotne, że tak powiem, bo bezpośrednio ze szkołą nie będziemy mogli podpisać umowy, ponieważ szkoła nam nie wystawi rachunku. Czy jakieś... umowę podpisujecie ze mną, tak, bo ja jestem administratorem. Ale pieniążku znowu, rachunki nie dostaniemy, prawda? Stanowią wpływy do budżetu. No właśnie, czy jest możliwość jakaś tutaj po prostu pomocy w ten sposób? Może techniczny. Znajdziemy techniczny sposób na rozwiązanie. Właśnie w ten sposób, żeby ewentualnie należeli do tego budżetu, który jest w szkole, ewentualnie te środki gdzieś tam mogły na tą obsługę, tak? Przede wszystkim dołożyć. Czy tak, jakim sposobem? To też jakby prosiłbym o jakieś tam rozważenie. No, jakby nie patrzeć, jest to problem, na razie trzeba pochylić. Finansuje od szkoły też. Gmina płaci sama sobie. Ja mam takie pytanie, czy klub sportowy ma inne dochody oprócz tych, które dostaje z budżetu gminy? Są to też składki członkowskie, bo na przykład jeżeli dostaje dochody, jeżeli korzysta z uchwały o sporcie, 20% musi być wkładu własnego. I taki klub sportowy, jeżeli korzysta z tej dotacji, przeważnie jest to właśnie Orły Kazimierz, KS Witorzecz i Old Boye, to musi mieć 20% wkładu własnego. Są to składki członkowskie, są to ze sponsorów, prawda, ale wszystko to jakieś to są środki, które pochodzą z zewnątrz, a w dzisiejszych czasach nie jest tak prosto pozyskać takiego sponsora, a na pewno pobieranie pieniążków od dzieci, takich wymaganiach wyższych składek, według mnie jest bezsensowne, ponieważ i tak ciężko jest młodzież teraz namówić, odciągnąć od komputera, żeby chciało uprawiać sport, a jeszcze jak mamy kazać im za to płacić, no to mija mi się, według mnie się to z celem. Tym bardziej, że już ja ładnych parę lat z tym wszystkim się poświęcam, dokładam swoje pieniążki, swój czas charytatywnie, ponieważ na pewno mój klub nie pobiera żadnych świadczeń finansowych z tego tytułu. Nie wiem, jak jest w innych klubach, ale podejrzewam podobnie. Dlatego mówię, że my poświęcamy swój czas, żeby odciągnąć dzieciaki od komputerów i uważam, że jeżeli byśmy mieli wymagać od nich albo od rodziców, co mają różną sytuację finansową, jest to bez sensu, że to się mija z całą tą ideą. Dlatego chciałbym, ile mógłbym w tej kwestii pomóc. Właśnie dlatego zadałem to pytanie w kontekście takim, czy jest sens, żeby kluby płaciły, jeżeli kluby są finansowane z budżetu gminy i z powrotem ma to wrócić do budżetu gminy. Nie może czegoś takiego, bo to jest, będzie zakwestionowane przez RIO. No, jak szanowni państwo, jak możemy dawać dotacje z budżetu gminy na klub, a klub oddaje z powrotem, to jest takie kółeczko. No, to w tym momencie by się pojawiała tak zwana, to co powiedział kiedyś pan radny, kreatywna księgowość, czego nie można robić, no, bo to jest bardzo, bardzo nie w tym kierunku nie idzie. Szanowni państwo, przepraszam, odebrałem telefon do pana radnego Damiana Mirońskiego, który dzisiaj nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji, ale słucha naszej dyskusji, no i na przykład powiedział
takie zdanie, że klub Orły dostaje dotacje z budżetu gminy. Natomiast, no tak jak wszyscy wiemy, koszty, jakie się ponosi, są bardzo wysokie, no i w tym momencie no, nie jest stać też klub, żeby płacić. Więc to, co powiedzieli tutaj panowie burmistrzowie i pani dyrektor, że dobrze by było, gdybyśmy zwiększyli po prostu budżet dla szkoły na właśnie przeliczeniu, no można powiedzieć, że przeliczeniu, prawda? Weźmy te stawki godzinowe, które należy zmienić i powiedzmy ilość godzin korzystania z sali sportowej, o tyle po prostu w przeliczeniu na te pieniążki zwiększyć do budżetu po prostu szkoły. Budżet szkoły, o taką ilość zwiększyć. Taka jest moja sugestia, bo to by było chyba najlepsze rozwiązanie, bo sami Państwo wiecie, że jak mamy coroczne to sprawozdania, to też dyrektorzy szkół przedstawiają koszty, prawda? Są to koszty osobowe, koszty oświetlenia, koszty ogrzewania, koszty wody, wszystko, utrzymania, generalnie utrzymania placówki, nie licząc właśnie takich pochodnych, środki czystości, inne tematy jeszcze przecież są i w tym momencie no ktoś może powiedzieć, że szkoła w Bochownicy generuje bardzo duże koszty, prawda? No bo to się bierze stąd, że liczy się ogólnie koszt wszystkiego, prawda? Energii i wszystkich mediów. Natomiast to, co wpływa do budżetu gminy z wynajmu, no to jest to w jakiś sposób przez panią księgową gminnego zespołu szkół kompensowane, w sensie że tak powiem, wynajmu i przedstawienia tych kosztów, ale generalnie pani dyrektor przedstawia realne koszta, prawda? Nie pomniejszone o wpływy z wynajmu. Także tu trzeba iść w tym kierunku i myślę, że musimy podjąć raz uchwałę zmieniającą tę uchwałę z 2013 roku, a dwa, no myślę, że to, co powiedziałem o zwiększeniu tych środków do budżetu szkoły. Dziękuję. Ja myślę, że przede wszystkim powinni pochylić się nad tym fachowcy, czyli pani skarbnik, bo my możemy sobie pomysły różne snuć, a pani skarbnik wie, jak to od strony prawnej po prostu ma wyglądać. Bo mnie przyszedł do głowy taki pomysł na przykład, żeby tę pulę pieniędzy na sport pomniejszyć o jakąś kwotę, a tę kwotę przeznaczyć nie via tam kluby, bo to jest fikcja, tylko po prostu przeznaczyć na utrzymanie tej konkretnej hali, prawda? Ale to mówię, to musi się wypowiedzieć fachowiec na ten temat, który się zna, czyli pani skarbnik. Pani przewodnicząca, jeżeli jeszcze można, szanowni państwo, na ogół sala sportowa wynajmowana jest w niedzielę, są to godziny popołudniowe, od godziny powiedzmy 15, nawet z tego co pamiętam do godziny 22, prawda pani dyrektor? No zdarza się tak, ale w niedzielę generalnie ja jakby nie podpisywałam umów na niedzielę. Ustalaliśmy inne dni tygodnia, bo ze względu na to, że ja po prostu, no to obciążało bezpośrednio mnie osobiście. Ja mam to szczęście lub nieszczęście, że mieszkam blisko szkoły, w związku z tym to no, na moich barkach spoczywa otwieranie, zamykanie, tak, pilnowanie tego wszystkiego, więc ja po prostu w niedzielę nie wynajmowałam. To może były takie sporadyczne jakieś przypadki, ale generalnie nie. Ale rzeczywiście do 20, do 22 nawet były też tak, takie godziny wynajmu. No właśnie to co chciałem powiedzieć, że ja tutaj z radnym Sroką SMS-ami się wymienialiśmy, że należałoby też pomyśleć właśnie o jakimś wynagrodzeniu dla tych osób za te godziny, które są, no bo to okej, ta osoba też nawet jak przybywa na terenie obiektu, to też ma, że tak powiem, spojrzenie na to, co się dzieje, prawda? Czy coś zostało uszkodzone, czy nie, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, leży to wszystko w gestii, żebyśmy dbali tak jak o swoje, bo a wiecie państwo, że z wynajmem czasami jest różnie, prawda? Coś się zbije, coś się potłucze, to nie ja, to nie my, no i później trzeba dochodzić, która grupa to zrobiła, zniszczyła, a koszty i tak idą dalej na konto szkoły. Bardzo dziękuję. No na szczęście są takie grupy, które nie dokonują jakichś wielkich zniszczeń, spustoszeń, jest co drobne jakieś tam czasami rzeczy do poprawy, ale
Najtrudniej było, najtrudniej było z gimnazjum, które przyjeżdżało ono nam najbardziej. Tak. Ale gimnazjum już nie ma. Czasami straty poniosą, bo piłka zostanie na wysoko na górze. Tak, piłek bardzo dużo jest. I to też jest problem, bo kilkanaście piłek już tkwi gdzieś tam pod dachem i naprawdę nie ma możliwości tego zdjęcia. To trzeba jakieś rusztowanie albo jakiś, nie wiem, wysięgnik sprowadzić, coś takiego. Także to też jest problem. To też gdzieś jakiś chyba taki może błąd projektowy, bo to może należało przewidzieć, że takie sytuacje będą i gdzieś jakieś dojście do tego zrobić, jakąś drabinkę, nie wiem co. No w tej chwili jest to problem. Zawiesić siatkę. Dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy szli w kierunku zmiany uchwały, bo tak jak chociażby tu wspomnieliśmy, że już nie ma gimnazjów, a tam jest gimnazjum wymienione, tudzież pułap wieku tam młodzieży, ale a sprawy finansowe to już z panią skarbnik ustalimy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Ja pozwolę sobie najpierw udzielić głosu. Mianowicie, proszę Państwa, wiem, że słuchają nas także inni radni, słuchają nas mieszkańcy. Ja chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na uroczystości 11 listopada. Przyzwyczailiśmy się, że one mają taki schematyczny w naszym mieście przebieg. Jest msza 10:30, potem jest przemarsz pocztów sztandarowych pod pomniki, bo to z różnych okazji różne są to pomniki pod klasztorem i tam jest dalsza część uroczystości i w zasadzie na tym koniec. Raz pamiętam, to było bodajże w stulecie odzyskania niepodległości, był polonez na rynku i ja cały czas liczę, że to wróci, bo to było wspaniałe przeżycie, ale raczej bym się skłaniała ku 3 majowi, dlatego że lepiej się tańczy, że tak powiem, w lekkim okryciu niż w ciężkiej kurtce, a też i panie mogą jakieś powiewne kreacje założyć, więc myślę, że do tego wrócimy. W ubiegłym roku był dzień później świetny koncert na rynku i tak troszeczkę idziemy za ciosem. Chcemy zrobić to patriotyczne śpiewanie na rynku. Tu była już mowa o śpiewnikach, które zostały wydrukowane. I o godzinie 12:15 pod studnią będzie taki wspólny śpiew poprowadzony przez zespół z Parchatki, bo zawsze śpiewamy wspólnie, ale ktoś musi poprowadzić. Jest to po prostu nieodzowne. No a po tym wspólnym patriotycznym śpiewie o godzinie mniej więcej 13:00 w tym samym miejscu pod główną studnią będziemy czytać naszą Konstytucję Rzeczpospolitej, Konstytucję, która obok pieśni patriotycznych jest takim elementem jednoczącym wszystkich bez względu na wiek, poglądy, no różne inne sprawy, które na co dzień nas dzielą, ale myślę, że w tym momencie mogą nas połączyć. Zachęcam bardzo wszystkich. To był pomysł, już nawet nie pamiętam, czy jakiś czas temu przypomniał, bo ma dobrą pamięć pan radny Rybczyński, przypomniał ten pomysł. W tym roku minęła pandemia i możemy już to zrealizować, co chcieliśmy zrobić wtedy. I jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. 12:15 śpiewamy, 13:00 czytamy. Okulary ze sobą proszę zabrać. Tekst jest wydrukowany już, więc proszę się nie kłopotać, że nie będzie tekstu. Będzie. Mamy skserowane, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli można, Pani Przewodnicząca, bo Pani Przewodnicząca wspomniała o zespole śpiewaczym z Parchatki, ale chyba jeszcze będzie zespół z Bochotnicy, Pani z Jeziorszczyzny. Tak? No więc właściwie można powiedzieć przekrój naszej gminy. Także dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kowalski. Ja mam pytanie do Pani Przewodniczącej. Takie w formie przypomnienia, czy coś już wiadomo, na jakim etapie jest temat
zamontowania tablicy szkoły historycznej tutaj na murze? No, przyznam się, że nie drążyłam jakby tego tematu, aczkolwiek gdy wychodziliśmy z komisji, znaleźliśmy inne miejsce, bo wiem, że to był problem techniczny z zamontowaniem tej ciężkiej tablicy z piaskowca na ścianie szkoły. Czy nie można by było właśnie tak jak jest wejście po schodach po prawej stronie, bo po lewej stronie jest jakaś tabliczka informacyjna, ale po lewej stronie na tym kamiennym murze, myślę, że on by wytrzymał ciężar. Pani Przewodnicząca, ja mam taką sugestię, żebyśmy to jakoś spięli, jeżeli jest jakaś... Wydawałoby się, że będę potrzebny, w czymś chętnie podpowiem, coś dopowiem, ale taka jest prośba, żebyśmy do końca tej kadencji jednak to sfinalizowali, to przedsięwzięcie czy to zadanie. No ja myślę, że to się uda. Pan dyrektor jest tutaj, kiwa głową, że to się uda. I może nie w tym roku kalendarzowym, bo nie wiem, czy grudzień, listopad jest dobrym, ale na wiosnę to. No i można by to połączyć z jakąś uroczystością taką, przypomnieniową historię szkoły, ale to jeszcze nad tym pomyślimy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w sprawach bieżących? Proszę bardzo. Przypomnę jeszcze taką kwestię, która była już kiedyś sygnalizowana. Hejnał Kazimierski leży gdzieś na półkach, zakurzony. Może do tego byśmy wrócili, tutaj jest pani przewodnicząca, może zajęłaby ten temat. Po linii zawodowej i po linii społecznej, przypominam, bo to było sygnalizowane, jak mnie pamięć nie myli, w 2011 roku, chyba jeszcze wcześniej, ale to już mniejsza z tym. Chodzi o to, że to gdzieś leży, było nagrane przez... Znaczy było, rzeczywiście mamy ten hejnał, natomiast to jest część większego utworu. Nie jest to stworzone jako hejnał, więc to trochę inaczej brzmi i jest to na cztery waltory. Jakby nie było, do tej pory w Kazimierzu nie mamy ani jednej waltorni, ani waltornisty i może to dlatego byłby taki problem, no bo, ale jest coś takiego. Mam ogromny szacunek dla autora tego utworu. Natomiast jeśli chodzi o hejnały, to one inaczej brzmią. Tak jak mówię, wyjęty został ten fragment utworu na potrzeby właśnie hejnału. Był ten hejnał odtwarzany w momencie nadawania imienia auli imieniem Kazimierza Daczki, czyli autora tego utworu. Natomiast myślę, że warto się pochylić. No, nie wiem skąd tylko będziemy grać ten hejnał. Z góry. Możliwe, chętnie. Mam jakieś miejsce się znajdzie. W każdym razie ja mam tylko taką sugestię, żeby jednak to było, może kiedyś przyda się, chociażby przy okazji takiego wydarzenia, jakim jest 11 listopada. No powiem tak. Z okna pana burmistrza, tak jak to było kiedyś w filmach i tak jak to podobno były przemowy w przedwojniu, może akurat ktoś będzie miał pomysł. Trzeba gabinet pana burmistrza przenieść do kamienicy Przybyłowskiej, bo tak z bocznej uliczki to może niekoniecznie. Miałem na myśli Rynek 12. A to nie ma gabinetu burmistrza. No właśnie. No. Co on miał na myśli? To sekretarz prezydenta przemawia. Czy jeszcze ktoś chciałby? Kwestia spraw bieżących. Jeśli nie, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.